Q&A, ale przede wszystkim setny odcinek nasz. Numerowany na golu, bo oczywiście odcinków było więcej, ale numerowany setny. Mhm. Postanowiliśmy to uczcić w taki sposób, jak każdy kończący się YouTuber. Q&A. Pytajcie o co chcecie, a nic nie chcemy. No trudno. To trochę jak ta sytuacja z Rolnik Szuka Żony. Nie wiem, czy jesteś zaznajomiony z uniwersytetem. Znam uniwersum, ale nie wiem. Pierwsze edycje przyjeżdża ta, nie wiem jak się nazywa. Ta kobieta. Prowadząca. Prowadząca przyjeżdża, ten taki uśmiech. Jak myślisz, ile listów dostałeś? No nie wiem, może z 10. Ona wyjmuje kurwa z bagażnika tarpana takie hałdy tych listów. Wysypuje mu na stoją tak. O! O Boże! I ostatnia jest. Jak myślisz, ile listów dostałeś? Nie wiem, z 10. No! I daję mu te 10 i tylko kurwa. No słabo, tu jest koń. Koń wysłał mi list. No to kurwa ciężko. Chyba go zaproszę. Pogadamy sobie chociaż. Muszę zerknąć na tym. Tak właśnie z tymi QA-ami. No coraz mniej będzie pytać. Najgorzej, że urlop się dobrze, zbliża. Bardzo dobrze, bo ty, tak mówię po prostu ogółem, nawiązując do tego twojego kończącego się YouTubera. No tak, nie ma co się oszukiwać. I pytania, nie wiem, chyba jest podobnie, a ogółem to tak. Ale ciekawe pytania, więc na nie odpowiemy. Odpowiemy jak zwykle, jak to przy Q&A-ach naszych, na dużą bardzo część na wideo, a na resztę odpiszemy. To będzie ekscytująca przygoda, bo zawsze to trwa kilka dni, a jeszcze przybywają w międzyczasie pytania, więc jest wysoko. Tetrycy, program? Tak, jak zadacie jeszcze jakieś pytania w najbliższym czasie pod tym zeszłotygodniowym piątkowym, to na nie odpiszemy. Nie zdążymy już na nie odpowiedzieć w programie, bo program będzie już nagrany, takie kulisy programu, ale możemy odpisać. Znaczy, gdybyśmy mieli zmieniać czasu, to ja na przykład zamiast zapobiec wojnie bym zmienił. Ja bym się uczył mongoloznawstwa. Doszło nowe pytanie. Chyba czas już zmienia to czasu, ale panie dyrektorze, damy to. Czy to na pewno odpowiednio mógłbym uratować życia różnych istnień? Nie. Odpowiedź na komentarze. Tak, prawda. No to może tak zrobimy, zobaczymy. Dobra, Etrycja 10.00, piątek, Q&A. Zapraszamy. Siemano. Pytanie numer 63. Opinia o kanale Zero. Czy będziecie oglądać? Wydaje mi się, że nie będę oglądał, ale to nie dlatego, że jestem uprzedzony czy cokolwiek, tylko po prostu mam bardzo mało czasu na oglądanie rzeczy na YouTubie, które nie są tym, co my produkujemy. Oglądam to, co my produkujemy. Natomiast uważam, że kanał Zero ma bardzo dużą szansę, żeby powalczyć z tradycyjnymi telewizjami. Mhm. I to jest komplement bardzo duży, tak mi się wydaje, komplement. Dlatego, że te tradycyjne telewizje to jest zazwyczaj machina taka no, dosyć trudna do wywrócenia. Machina, która trochę leci też siłą rozpędu jeszcze z lat, kiedy była wyznacznikiem, kiedy była wyrocznią. I rzucić im rękawice w taki dosyć efektywny sposób, moim zdaniem, co ma szansę mieć miejsce, no to trzeba raz, że dużej ambicji, a dwa, że przepotężnych środków i przepotężnej pracy, która będzie wykonana. Więc wydaje mi się, że to jest giga szansa i że to jest giga sukces, że w ogóle rozpatrujemy tę szansę w kategorii tego, że może ona się spełnić. Bo tak patrzę sobie nawet na ten start, no może na sam start nie, ale na pierwsze programy, które się ukazały, kilka pierwszych programów, które się ukazały. No i wydaje mi się, że to jest jakość, która się powinna obronić. Tak jak na przykład debata o CPK. Trudno mi sobie wyobrazić, że w telewizji siadają eksperci i rozmawiają na takim poziomie. Znaczy, trzeba przyznać. Znaczy, najpierw chcę powiedzieć, co to znaczy, czy będziecie oglądać? A ja bardzo dużo osób, które z umiarkowanie podchodziły przychylne do tego projektu, mówiły, nie, no nie będę oglądać, chociaż ten program mnie zaciekawia. Nie, tak ogółem to nie będę, ale tego prowadzącego to lubię. I mam wrażenie, że z kanałem Zero jest tak, że nawet jak ktoś, nie wiem, no ma jakieś antypatie czy do Roberta Mazurka, tak, czy do kogoś innego, to jednak znajduje w tej ofercie coś, co będzie śledzić. Czy to jest kwestie geopolityczne tego pana generała, czy to jest, tak jak pan Tomasz Raczek, coś w tym sosie może dla siebie znaleźć. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie wielką wartością kanału Zero jest na przykład to, że Mariusz Zielkę dostanie po prostu wsparcie, budżet na to, żeby robić bardzo wartościowe, śledcze materiały. Nie twierdzę, że ten reportaż, który zrobił o Michale Wiśniewskim jest takim 10 na 10 Mariusza, czymś na co czekałem, bo wiem, że zajmował się dużo ważniejszymi sprawami społecznymi niż Michał Wiśniewski, jego
kłopoty, czy coś pożyczył, czy coś nie pożyczył. Po prostu wiem, że Mark Zielka jest w stanie zrobić coś, co naprawdę może wzbudzić popłoch. Wiesz, i coś chodzi... zmienić. I to jest to. Na pewno będą jakieś hate parki, tak jak ta debata CPK. To jest świetny przykład, bo to jest temat, który rzeczywiście jest ważny dla Polaków i jest potraktowany na kilka godzin. I jakie by tam nie były opinie w tym programie, no to po prostu tym ludzie żyją. I sobie przypominam te debaty nawet prezydenckie, Kuba, w telewizjach otwartych. Przecież to jest śmiech na sali. No. To jest śmiech na sali. Ile te debaty trwają? Półtorej godziny? No. Dziesięciu kandydatów. Masz 10 kandydatów, masz liderów, ludzi, na których za chwilę zagłosuje po parę milionów osób i dajesz im teraz zdrowie w Polsce, proszę, mam 80 sekund. Zdrowi w Polsce ludzie są? Nie są zdrowi w Polsce ludzie. Nie są zdrowi, chciałbym tu naprawdę, dobra, już teraz następny, teraz prezes partii Krasnale, też 80 sekund. Jestem prezesem partii Krasnale i powinno się liczyć tylko Krasnale. Wspaniale. I teraz 80 sekund dla pana, na którego za chwilę zagłosuje 10 milionów ludzi. Przepraszam, to jest kurwa żart. To jest kurwa żart, w jaki sposób czasami działają te telewizyjne media. To, żeby nie zrobić porządnej debaty prezydenckiej, nikt nie potrafił. Tylko właśnie takie cyrki, to jest kompromitacja. No. I wiem, że jeśli takie coś miałoby okazję pojawić się w kanale Zero, to było potraktowane, gramy dopóki trzeba. Więc widzę dużą wartość w tych projektach, ale na pewno będę oglądał dość wybiórczo, nie jestem w zakonie kanału Zero, który wchodzi pod każdy program i dobrą robotę robicie chłopaki, oglądam wszystko, nie zajmuję linii. No nie, wybrane jakieś rzeczy, ale ogółem tak uważam, naprawdę bardzo, bardzo szczerze, że to jest wartościowy projekt, bo może coś zmienić. Jeśli ktoś mówi, nie, to coś tam, to przypomnijcie sobie te pieprzone debaty prezydenckie. To jest żart z nas wszystkich, że takie coś... Taki jest poziom dyskusji o ważnych w Polsce tematach, jak te debaty prezydenckie. I to może coś zmienić po prostu. Trzy rzeczy mam, do których powinienem się odnieść w twojej wypowiedzi. Pierwsza jest taka, że wydaje mi się, że słusznie tutaj zauważyłeś, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale nawet bym poszedł może w tym kierunku, że być może nie będziesz w stanie powiedzieć, że nie będę w ogóle oglądał kanał Zero, bo zwyczajnie będą się działy tam rzeczy tak ważne, że będziesz wykluczony, jeśli nie będziesz z nim na bieżąco. Ja się bardzo dobrze czuję w wykluczeniu. To jest moje naturalne środowisko, naprawdę. Nie mam zdania na temat CPK nawet, wyobraź sobie. Nie żyję tym. W tym czasie zajmuję budować. Się na przykład... Tak dla CPK. Dobrze. Jeśli ty tak uważasz, mnie to przekonuje. Naprawdę ufam ci w takich sprawach, ale sam mam zbyt dużo swoich zajęć, żeby zajmować się na tematy ogólnopolskie. Druga sprawa, do której chciałem się odnieść, to jest to, co nie pamiętam. A trzecia sprawa, do której chciałem się... trzecia sprawa, do której chciałem się odnieść, to powiedziałeś, że ten reportaż, czy Michał Wiśniewski pożyczył, czy nie pożyczył. Wiesz, co pożyczył Michał Wiśniewski? Sedes pożyczył w programie pamiętnym. Nie wiem, czy oddał. Z Kozą, z Góralem, nie pamiętam, z kim tam był. Z Bacą. Nie pamiętam, jak się nazywa ten jak Sedes? On wygrał Sedes, nie pożyczył. No wygrał. To nie jak oddajesz, jak coś wygrałeś? No nie. On wygrał Sedes. To najlepszy moment w historii polskiej telewizji. Ale Kuba, wytrąciłem cię, chciałeś jeszcze do czegoś się tu odnieść. Ale naprawdę nie pamiętam. Wydaje mi się, że to nie było nic ważnego. Ważniejsze było to, że pożyczył Sedes Michał Wiśniewski. Znaczy zabrał, no wygrał, no dobrze. Znaczy, że może coś zmienić, może o tych debatach chciałeś coś powiedzieć. Nie, znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że, to, nie wiem, czy akurat to chciałem powiedzieć, ale faktycznie wydaje mi się, że telewizje, to dosyć dobrze jest widoczne, jeśli chodzi o te wszystkie wyniki oglądalności i tak dalej. One są trochę z dupy wyjęte, nie ma co się oszukiwać, że one nie są z dupy wyjęte, bo jeśli to chodzi o to, jak ankietowanie odpowiadają czasem przy tych wynikach oglądalności, albo kto ma włączony odbiornik i tak dalej, to jest o kant dupy rozbić i przemnożone. I tutaj YouTube daje ci bardzo rzetelne wyniki wyświetleń, bo trudno jest zafałszować wyświetlenia na YouTubie, bo on ma swoje specjalne rzeczy do tego, żeby to zliczać. I widać, że takie rzeczy się przyjmują. Że może stanąć tak, jak chyba Stan się najczęściej odnosił do Edwarda Miszczaka albo jakiś inny mądry pan z telewizji, który za to odpowiada. Może stanąć i powiedzieć, nie, ludzie nie żyją tym, żeby 3 godziny oglądać od CPK. No ale żyją, no właśnie. Żyją. Właśnie no, masz właśnie, tutaj właśnie. Namacalny dowód. To są te naprawdę kwestie, które mogą coś tak, zmienić. Co kto zniesie gadające głowy przez 1,5 godziny? Kto zniesie 1,5 godziny wywiadu z prezydentem? Prezydenta to trzeba tak przyszpilić, tak? Panie prezydencie, sra pan do paczkomatów czy nie? I wtedy jest show, jest telewizja, to się dzieje na żywo. A nie, że 1,5 godziny on będzie miał czas jeszcze argumentować swoje zdanie. No czy was posrało? Co to ma być? No to ma być właśnie dosyć nowoczesny świat mediów. Taki, który daje czas, bo głupio jest się spieszyć generalnie. Zwłaszcza na YouTubie. Debata o CPK? Dobra. A może dajmy papugę na nartach?
Jak ona jedzie. Jedzie na nartach, ale posłuchaj, jakie było pomysło. 20, topowa stacja i papuga jedzie na nartach. Ona tak jedzie w dół. No, co byś obejrzał? Zabrakło mi, zabrakło czy mi tu? Jakieś tam siedzą i gadają? Kogo kurwa wchodzi, że siedzą i gadają? Tu papuga jedzie na nartach, stary. Zabrakło mi znanej twarzy. Na papuga na nartach. A to naklejasz znaną twarz na tę papugę. A ma twarz Tomasza Kamela, ta papuga, ale ja. Papuga, ja pierdzielę, a tam gadają. Kto słucha, kogo interesuje gadanie? Daj spokój. Prawda. No, ktoś wyliczał, że w jednej z telewizji tradycyjnych ekspert od CPK, który był, chyba Maciej Wilk, tak mi się wydaje, dostał łącznie 3 minuty w jakimś tam dłuższym i takie programie. Są standardy telewizyjne. No prezydenci też dostawali 60 sekund czy tam 2 minuty na wypowiedź o na przykład służbie zdrowia w Polsce. Nie, moim zdaniem jest sprawa, to nie? Temat, który może wymagać 3 minut, kurwa. I to jest ten kłopot. A wreszcie jak oni by zwariowali? Co ja mam jeszcze mówić? 3 minuta? No już opowiedziałem 2 minuty, teraz opowiem żart o bac. Przychodzi baca i wykręca kota i nie, ten pierze się nie wykręca i tyle. Musiałby coś zrobić z tą minutą, nie wiem. A ciekawe jestem, skąd się wziął w ogóle to przekonanie, że nie, ludzie nie potrafią utrzymać uwagi dłużej niż przez 2 minuty. Potem już się dokoncentrują. Myślą o papudze zjeżdżającym na nartach. Potem już jest drama. Ona robi takie zioło. My żyjemy w świecie takim bardzo dynamicznym, TikToki, to wszystko. Podstawa programu to już za chwilę dalszy ciąg programu ustali. Musi być śmigiełko i żeby się kręciło coś. Tak. To jest, wtedy ta uwaga jest, bo tam jesteś tym widzem, nie? Tym debilem, nie? Przed telewizorem. I byś już zapomniałeś, o czym jest program, ale się kręci to śmigiełko i ono cię tak ciekawi. O kurde, nie wiem o czym to jest, ale się śmigiełko kręci, to mnie wciąga. Taka jest właśnie telewizja, że śmigiełko to cię przyciągnie do telewizora, a nie jakiś tam temat. A jestem w stanie sobie wyobrazić, że teraz tak, tradycyjne telewizje poczuły oddech na karku, tak, nie, no musimy coś zmienić, słuchajcie, do debaty prezydenckiej dodajemy zapadnie, kto przekroczy czas, spada, do krokodyli, tak jest, nie będziemy mieć prezydenta. Jeżdżących na nartach. Do krokodyli jeżdżących na nartach. A jest jeszcze drugi pomysł, to my, słuchajcie, bo w tamtej telewizji robią debatę i tam będą zapadnie z krokodylami, to my damy dwa śmigiełka, będą dwa śmigiełka napierdzielać, ludzie będą to oglądać, śledzić. Niebywałe. No, dlatego generalnie o kanale Zero mamy dobrą opinię pod tym kątem. Tak, natomiast na pewno jest więcej programów, których nie będę oglądał, niż będę oglądał. Raz, że z kwestii czasowej, dwa, że na przykład Marcin Meller mnie nie interesuje. Po prostu. Ferdil. Będziemy ścinać co kilka pytań pewnie, nie? Tak. Czy to było... Mateusz, czy wolisz, żebyśmy ścinali po Znaczy jednym? Teraz musimy ściąć. Dobra, to teraz zetnijmy. Znaczy nie, jeszcze jedno jest pytanie, jakby follow-up do tego. Dobra, więc to byśmy jeszcze zostawili. Jedno pytanie, a potem... Antoni Janas to pytanie zadał, bo zapomniałem przeczytać. I pytanie 131 o debiut kanału Zero, w którym zostaliśmy wymienieni. Rozmowa Przemka Rudzkiego ze Stanem. Jak się czujecie z tym, że redaktor Rudzki w pierwszym programie na kanale Zero zestawił was razem z redaktorami Rekuszewskim i Ćwiąkałą, mówiąc o odejściach z Weszo w tym samym programie? Redaktor Stanowski stwierdził, że jesteście ambitni. Znaczy, ja chciałem zacząć od tego, że jak byłbym Rokiem Ćwiąkałą, to bym się wkurzył. Trochę nisko ceny. Wyprzedziłeś mnie, bo ja chciałem powiedzieć właśnie Rokuszewski, Ćwiąkała, Milewski i Olkiewicz. Ale przesłuchałem przed chwilą, nie było tak. Nie zmyślę. No tak, nie. Rudy widać, że nie jest na bieżąco z mediami, więc wymieni nas jednym tchem. Zamiast zrobić stosowną pauzę. Ale tak, na miejscu dwóch pierwszych wymienionych bym się też zdenerwował. Tak. O, naprawdę? W jednym szeregu? Co dalej? Z kim nas zostawicie? Więc tak. Natomiast Stan ładnie powiedział o nas. Nie wiem, czy bardzo ambitni. To chyba przesada trochę o nas. W ogóle ambitni to przesada właściwie. O Ćwiąkiem i Rokiem myślę, że tak. Ale... No było to też w pytaniach, więc się odniosę. Czy chodzi o rok nieodzywania się? No generalnie tak, bo jesteśmy ze Stanem dosyć upartymi ludźmi obaj, więc czasem pierdoły, które normalnie pewnie już dawno by zostały rozwiązane, no urastają do rangi takiego problemu, że się nie odzywają do siebie dwie osoby. Ale mogę tylko potwierdzić to, co Stan też powiedział, że życzliwość to jest bardzo dobre słowo, zresztą tak. Bardzo, bardzo dobrze życzę kanałowi Zero właśnie z tych względów wszystkich, o których wspomnieliśmy. Napisałem też ze Stanem od razu na fejsie, że potwierdzam, że łączy nas obecnie życzliwość. Składam mu zresztą życzenia na urodziny w lipcu, bo tak się umówiliśmy przy moim odejściu, więc wydaje mi się, że raczej pamiętamy te dobre rzeczy niż jakieś niesnaski. Nasze teksty były w kwartalniku. Miałem przyjemność robić też wywiad z Tomkiem Łapińskim do jego książki z esejami też wydanej wówczas w wydawnictwie kanału sportowego, gdy Stan się tym zajmował.
też wydaje mi się, że jest, no, że jest dobry klimat, jest życzliwość, jest, tak jak mówisz, skupienie na tym zdecydowanie, co było dobre, a było tego zdecydowanie więcej, natomiast Rocky Ćwionki, no mówię, muszą sobie wyjaśnić jakieś sprawy, zostanę po to, to porównanie. Tak, pociśnięcie takie, o kurczę. Nie musiałeś. To... Słuchajcie, z tej ligi karierę zrobił Manchester City, Liverpool i Luton. Tak jest. Dobra. Z tą ambicją to... Nie wiem. To Hold Your Horses. Moja ambicja jest żyć. Tak. No dobra, to tyle o kanale. Przepraszamy Bartka Biesa. Bartek Bies, tak. Autor pytania numer 131. Jeden. Oczywiście ja zapomniałem przeczytać, ale się od razu zreflektowałem. Tak jest. Jak tylko sobie przypomniałeś, to od razu sprawdziłeś. Tak to właśnie. Stwierdziliśmy, że powiemy. Dobra. Łukasz Brzykcy. Pytanie numer 9. Jak radzić sobie z komitetem oszalałych rodziców na meczach dzieci? Kuba, do ciebie. No i to jest interesująca sprawa, bo ostatnio miałem przyjemność być na dwóch turniejach młodzieżowych. Jeden był taki zorganizowany według wszystkich wytycznych PZPN-u. Czyli to są 7-letnie dzieci, dlatego nie ma wyników, nie ma tabel, nie ma liczenia strzelców. Jest turniej, który trwa 4 godziny, z czego 3,5 godziny to jest granie tak naprawdę. Bo 3 boiska były ustawione, 8 drużyn, tak naprawdę cały czas 6 drużyn grało, dwie maksymalnie odpoczywały, więc mniej więcej wychodziło tam, że 3/4 tego turnieju to było granie w piłkę. Tu pojawiła się taka sytuacja, że się bawiłem świetnie, wszyscy się bawili świetnie, dzieci się bawiły świetnie i był spokój w miarę. Natomiast byłem też na drugim turnieju, który był organizowany, że tak powiem, klasycznie. Czyli dwie grupy. Pierwsze dwa miejsca wychodzą do dywizji złotej, a trzecie, czwarte to już spada do zapadni. Dywizja srebrna. Tak. A ostatnie dwa miejsca to w ogóle go home. Więc tam już się pojawiały, tak, trzeci mecz. Kurde, jak my wygramy dwiema bramkami, to będzie dobrze. Jak się z Austrią ustawimy na remis, no, to wyjdziemy. To wtedy będzie... 7-latki, przypominam. No i na takim turnieju nawet ja, gdzie no, wydaje mi się, że jestem dosyć świadomy, bo zrobiłem kurs trenerski, mam dwa fakultety, skończyłem studia. No generalnie, jeśli chodzi o przygotowanie zawodowe, to nie mam żadnego, poza tym właśnie pedagogicznym, nauczycielskim. Więc wydawać by się mogło, że jestem świadomy. I ja też miałem taki moment, że oglądałem ten mecz z Zalni i nie wiem, jak to zainscenizować. W sumie mogę zainscenizować tutaj w ten sposób. Musisz, że jestem tak, bardzo ciekaw. Tu była linia mniej więcej. Ja zrobiłem tak. I potem rozmawiałem z trenerem, mówię, Bartek, coś złego się ze mną dzieje. No. Mówię, dzieje się ze mną, ja się zbliżyłem do linii bocznej. I stanąłeś. I tak wziąłem się pod boki. Szwagrowi przy montażu geberitu. Wiesz, to był mecz o chyba, bo były małe półfinały, czyli miejsca 5-8 i 6-7 grały o to, kto zagrał miejsce 5, a kto zagrał miejsce 7. No i się tak stanąłem, mówię... I tak nie powiedziałem nic, bo wiem, że przecież nie wolno podpowiadać dzieciom na wojsku, ale tak sobie pomyślałem, tak, no powinien teraz strzelać. I mówię, kurde, co się ze mną dzieje? Boże święty, ja nigdy nie byłem takim człowiekiem. Czyli innymi słowy pokazujesz tę drugą stronę, że to jest trudne. To jest bardzo trudne. Być rodzicem i nie odczuwać emocji w trakcie meczu własnego dziecka. Najgorsi byli ci rodzice, którzy faktycznie strzelali za te dzieci. Wchodzili tak, a teraz tu zajebie, będziemy na pierwszym miejscu. No to oni trochę przesadzali, ale no... Tak odsiewając żarty, jak się pojawia wynik, jak się pojawia rywalizacja takiego typu, to wszyscy fiksują. Nawet trenerzy, co do których dałbym sobie rękę uciąć, że oni się nie zafiksują, to jest tak, no gramy wszyscy po równo, ale może jeszcze minutkę niech pogra ten skład, który ma odrobinę większą szansę na to, żeby wygrać ten mecz, bo się pojawia wynik. Rodzice tak samo, ci, którzy są świadomi i w ogóle nagle jest podaj, strzelaj, drybluj, wracaj, szeroko, wąsko, cienkie, grube, ludzie, piłka to nie kebab. Takie rzeczy się dzieją na tych turniejach młodzieżowych, dlatego moim zdaniem bardzo dobrą decyzją jest to, żeby tych wyników nie było na wyższych rocznikach i wtedy komitet oszalałych rodziców się trochę rozchodzi tak naprawdę. Oczywiście są krejzole, tak, którzy jest mecz towarzyski, naprawdę towarzyski, 10 składów, a oni notują tam solennie kto ile. Ja widziałem, jak byłem raz w Anglii, to że rodzice mają zakaz wstępu w ogóle. Tak, to też nie mogłem oglądać tych meczów. To też jest bardzo dobra decyzja. Moim zdaniem powinno być tak, że nie ma wyników powiedzmy do tych, nie wiem, 10-latków, czy jakkolwiek to jest tam ta granica ustalona. Natomiast potem nie ma po prostu rodziców. I wtedy nie ma komitetu oszalałych. Znaczy oni mogą być,
Tak ogółem. Nie, powinno się usuwać. Mi chodzi, że na meczach, żeby nie było. No dobrze. No, powiedzmy, że to jest, radykalne, to jest jakiś kompromis pomiędzy tym, że nie ma ich w ogóle, a nie ma ich na meczach. Więc moim zdaniem to jest klucz. Bo tak naprawdę te dzieciaki widać, że też się od razu patrzą. O, tata widział, jak się... Rodzice to jest taki, no trochę rozpraszasz, nie? W tym kontekście. Patrzą, gdzie stoją, czy patrzą, czy są dumni, czy chwalą, czy nie chwalą. No dla dziecka największym autorytetem, zwłaszcza takiego młodego, jest zawsze rodzic. Trener jest powiedzmy na równi, czy tam troszeczkę niżej. Więc każde jego zagranie to jest patrzenie, czy kurczę, czy na pewno mi potem powie, że super zagrałem, zwłaszcza jeśli rodzice tak schodzą, no pięknie strzeliłeś, albo nie, źle strzeliłeś. Ja staram się zadawać pytanie, czy się dobrze bawiłeś, czy było fajnie, czy nie możesz się już doczekać następnego meczu, czy treningu. No ale wiadomo, że ciężko jest z tym walczyć, bo naturalne jest pytanie, no co, wygrałeś? Nie wiem, tata, nie liczyliśmy goli. Are you winning some? Jak to nie liczy się goli? Co za zawodnik? Co za piłka nożna? Więc to jest trudne, no ale najzwyczajniej tak jest. A wydaje mi się, że świadomość też rośnie z uwagi na to, że dzieciaki coraz częściej o tym mówią zwyczajnie. Że dobra, weź mi nie mów, sam poradzę. Bo no i trenerzy teraz zwracają na to uwagę, że jednak generalnie jak krzyczysz cały czas dziecku podaj, strzelaj, no niestety, kiedyś umrzesz. Jak umrzesz w momencie, kiedy twój syn będzie w reprezentacji Polski i mu nie krzykniesz podaj, strzelaj, to z Mołdawią zremisujemy. Więc niestety... Ale ja bardzo nie lubię tych momentów, jak gra już reprezentacja Polski, wciąż wchodzi tata, którego jest z reprezentantów, wykonać rzut rożną, rzut karny. To jest takie chaotyczne trochę. Tak, no ale no bez tego byśmy w ogóle nie wygrywali żadnych meczów. No wiem. Więc to jest na pewno szkodliwe. Podoba mi się, jak kiedyś na jednym z treningów był ojciec, który stanął sobie przy siatce. I tam podawaj. I podszedł trener, mówi tak, zapoznał się pan z konspektem treningu, bardzo się cieszę. Co? No i no zawsze w aplikacji ProTraina wysyłamy konspekty treningu, więc bardzo się cieszę, że się pan zapoznał, że wie pan, że celem tego ćwiczenia nie jest podanie, tylko dribbling. Tylko właśnie dziwi mnie pańska wskazówka, żeby podawać, skoro celem jest dribbling. No i ten ojciec taki speszony odszedł, faktycznie już się więcej nie odzywał. No dobrze. No ale trenerzy muszą o to dbać, niezależnie od tego, gdzie trenują, a też nie jest im lekko. Ale to bardzo, bardzo długi temat. Poruszałem go niejednokrotnie w tekstach. Tutaj chciałem się podzielić po prostu anegdotą, jak podszedłem do linii, co było dla bardzo, mnie... Bardzo wymowne rzeczywiście. Dla mnie szokujące. Miałem duże wyrzuty sumienia. Jedna rzecz, bo wcześniej było pytanie Bartka Biesa i padło imię, nazwisko Rokiego. Wczoraj był Roki o 20:00 u Marcina Ryszki. Jeśli ktoś przegapił, też jest długa rozmowa Q&A. Jeszcze nie wiemy, czy z nami pojechał, czy nie, więc mogę polecić. Myślę, że nie powinniśmy być postrzegani jako duet zawsze, w każdej sytuacji, jeśli chodzi o czy z nami pojechał. Pytanie numer 10. User NL. Dlaczego jeszcze nie uciekliście z Łodzi? Ja nie mam nigdy zamiaru. Wydaje mi się, że właśnie wczoraj o tym rozmawiałem zresztą za nią, że są rzeczy takie, które po prostu dla mnie są niezmienne, że nie potrafiłbym tak za bardzo poruszać się w rzeczywistości. Na przykład zmieniając ukochany klub, zmieniając ukochane miasto, czy zmieniając jakieś swoje relacje w życiu. Więc no, nie zamierzam się wyprawić. Też nie widzę się poza Łodzią, może gdzieś pod Łodzią, jakiś domek w przyszłości, ale mieszkam w tak fantastycznym miejscu przy Parku Podolskim, że jestem sobie spokojnie w stanie wyobrazić, że tam po prostu będę mieszkał. Nam się z żoną wymarzyło, z Kasią, po prostu budowa domku tam przy tym parku, bo tam nie ma miejsca. No to jest duży problem. Ale miejsce jest fantastyczne i naprawdę. A jest jeden. Wychodzisz, masz po sąsiedzku gigantyczny park. O kurde, jak ja tylko czekam na lato. Znowu będziemy wychodzić we trójkę. Potrafiliśmy z 6-7 godzin dziennie w parku spędzić. Wspaniały czas. I ktoś mówi o Łodzi, ta pewien ci tramwaj przejeżdża przez środek dużego pokoju, a obok srapies. Cudzy pies. Ktoś wyprowadza ci psa po prostu po łóżku. Panie, to nie Akademia Górnika. Tak. A ja mieszkam w miejscu, gdzie wychodzisz, po sąsiedzku masz park, tężnie solankowe. Ja mam tężnie solankowe w parku obok siebie. Park linowy. Przez zimę zbudowali nowe zjeżdżalnie. Fantastyczne miejsce do życia. No, ja też sobie myślę, że dobrze się żyje po prostu. Wysoka jest jakość moja. Łódź będzie moim zdaniem się rozwijać. Od strony logistycznej, to, że tutaj masz złączenie autostrad,
że wszędzie jest blisko. Takie rzeczy mają znaczenie. Moim zdaniem Łódź może pójść bardzo do przodu w najbliższych dekadach. Bardzo niewykluczony scenariusz generalnie, choć optymistyczny. Natomiast to, co wspomniałeś fajnie, że właśnie domek z ogrodem. No, jak masz blok z parkiem pod nosem, to trochę jakbyś miał domek z trochę ogrodem. Trochę tak, ja traktuję ten park trochę jak podwórze, tylko sam metraż mieszkania, wiesz, jest taki. No tak, to wiadomo. No, ale to, na to nie ma się zawsze tak aż do końca wielkiego wpływu. No nie ma. Natomiast dom budują budowlańcy w latach 60. Nie mam na to wpływu. Mój jest jeszcze starszy chyba blok, tak mi się wydaje. No, ale generalnie ucieczka z Łodzi byłaby absolutnie bezcelowa, bo jest to fajne miejsce. Nie potrafię sobie wyobrazić ładniejszego miejsca do życia niż to, w którym mieszkam w tym momencie. Naprawdę, jest fantastyczne. Zresztą tak naprawdę, jak żyjesz gdzieś tyle lat, to trochę zaczynasz tak się zżywać z tym miejscem. Zwyczajnie, tak mi się wydaje. A ja ogólnie jestem domatorem, ja nie potrafiłbym na przykład, nie wiem, wyjechać do Turcji na zgrupowanie. To byłby dla mnie duży ciężar. Sherik Szyn, pytanie numer 11. No, znowu do ciebie, Kuba. Temat, który grzeje ostatnio naszą społeczność, naszych widzów i ciebie. Pytanie do Kuby. Cegła waży 1 kg i pół cegły. Ile waży cegła? 2 kilo, ale muszę zabrać głos. Muszę zabrać głos. Mnie się zaczyna mieszać rzeczywistość z żartem. Podzieliłem się tym z Leszkiem oraz Mateuszem. Ja już nie wiem, może ja naprawdę nie umiem liczyć. Może naprawdę nigdy nie umiałem. Może faktycznie prześlizgiwałem się przez wszystkie klasy na fejku, na kłamstwie, na różnego rodzaju oszustwach. Bo nie potrafię już teraz ocenić. Zawsze wydawało mi się, że dobrze liczę. Już się czułem mocny. Nie wiem, że się czułem mocny, ale z matematyki, z chemii się czułem mocny. Ja mogę przeczytać ten komentarz pod wtorkowym? Możesz. Jan Nowak zauważył. Kuba, ja wiem, że tak nie skupiałeś się, ale 30 tysięcy euro to około 130 tysięcy złotych, a sprzedali go za 2 miliony euro, więc to nie jest 4 razy więcej. No, ale jest głupia ci, że to nie jest 4 razy więcej? Bardzo mi głupia, ale wiesz co się najlepsze okazało? Przepraszam Tomka, wiem, że Tomek, ale nie pamiętam nazwiska, też sprostował, że 30% kwoty miał powędrować do poprzedniego klubu Jokoty. No. I okazuje się, że ja żartując, że zarobili 1 700 000 zamiast 1 970 000, to byłem bliżej tej realnej kwoty niż mówiąc poważnie. No. Więc tak to wygląda z tymi wyliczeniami. Ale to powiem ci, że ten mi się smutno zrobił, że ludzie uwierzyli, że uważam, że 2 miliony minus 30 tysięcy to jest 1 700 000. Kurde, no ja wiem, nie dałem wielu powodów, żeby mieć o mnie wysokie zdanie, ale tyle to nie, no. Ale to był dobry żart, bo zostawiałeś tę furtkę. Tak, że trójka z przodu, nie? Że trochę coś tam liczy. To było dobre, Kuba, bardzo. No ale nie wiem już, czy to był żart, czy po prostu jestem baranem. Znaczy jestem baranem, niezależnie od tego, jak liczę. No, ale cegła waży 2 kilo, bo pół cegły waży pół cegły, a drugie pół waży kilogram, czyli razem to jest kilogram i pół, czyli dwa. To ja pozwolę sobie sam zadać pytanie, skoro dużo się pytań do ciebie. Dobrze. Też czuję się w tym, że mogę. Kiedy quiz o przyśpiewkach i jak się czujesz z quizem o oprawach, który miał u nas premierę z 2 tygodnie temu? Quiz o oprawach to jest dzieło mojego życia. Wydaje mi się, że już niczego więcej chyba, że quiz o przyśpiewkach kibicowskich. A quiz o przyśpiewkach, no myślę, że po Mietku trzeba dzisiaj jakoś władować. Chociaż wiem, że Smyk ma różne zaległe tier listy. I to pies ma przyszły rok na to. Więc tutaj zobaczymy, ale przyśpiewki się gromadzą. No jest już powoli kumulacja, Więc tutaj na pewno w przyszłości to zrobimy. Tak, dobrze. Pytanie numer 12. User Ci3KW. Czy oglądaliście MTV Cribs? Jak nie, to polecam programy z Pudzianem, Wiśniewskim i Peją. Czy zgodzilibyście się na udział w tym programie? Co ciekawego mielibyście do pokazania w mieszkaniu? No nic, no. Ja mam wszędzie teraz dziecięce zabawki. Miałem kiedyś dużo książek w domu, teraz też mam dużo książek, tylko są to same dziecięce książki. Jest dużo. Mam opacku na tym. O, mam na basenie? Mam. Pacek, dealer? Tak, pacek, dealer. Także u mnie są wszędzie teraz po prostu dziecięce zabawki. Powiem ci, że generalnie to jest duży problem. Bo jak masz jednoosobową działalność gospodarczą, tak jak ja przez lata miałem, to księgowa mi zalecała. Okej, okay, może być siedziba firmy w mieszkaniu, ale to musi być jakiś pokój na to wydzielony. Przepraszam, czy sugeruje pani, że mam w jednym pokoju nie mieć zabawek? Jak mam zabawkami zasrane wszystko naprawdę w domu, zabawki się wylewają, tu proszę, niech pani zobaczy, właśnie wyjąłem z kieszeni kolejną zabawkę. Nie, to jest niesamowite, jak te zabawki migrują. Jak one ewidentnie zacząłem wierzyć, że to jest story, jest bliskie prawdy. One w nocy wstają i zagarniają kolejne przestrzenie, trochę jak
gdy toczyłeś wojny w Europie, w Warsalis. No one są wszędzie. Tak. Jest naprawdę wszędzie. U mnie to wygląda podobnie, choć muszę przyznać, że mógłbym pokazać jedną ciekawą rzecz. Choinkę w powielu tego bym mógł pokazać, bo mi się nie chciało jej rozbierać. To są kolejne zabawki. Choinka to są tylko kolejne zabawki. Bombki, którymi można rzucać. To, co uwielbiam, jeśli chodzi o zabawki, zestawy. Kupujesz jakiś ładny zestaw zabawkowy, tylko on naprawdę ma sens, jak jest trzymany razem. No. I tak patrzysz, kurde, naprawdę fajna, mądra zabawka, ale wiesz, że po dwóch dniach jedna rzecz będzie w jednym pokoju, druga rzecz będzie w łazience, czwarta będzie na Seszelach, a piąta w Radomiu. Nie ma opcji, żeby zestawy zabawkowe, jeśli łudzicie się, że zestaw zabawkowy jest w stanie się utrzymać w jakiejś spójnej części, nie ma na to najmniejszych szans. Nie ma. Będzie wszystko wszędzie zawsze. Wszystko. Im więcej ma zabawka elementów, tym więcej on ich będzie gdzie wszędzie. Pamiętam, jak byłem tak mniej więcej, nie wiem, z 16-17-latkiem, widziałem moje stare Lego. Mówię, kurczę, strasznie żałuję, że nie trzymałem instrukcji, nie trzymałem ich pogrupowanych, tak żeby mieć te zestawy poukładane. Tak. Mówię, gdy będę ojcem, to nie pozwolę na to, żeby najfajniejsze zestawy poszły na przemiał i żeby układać z nich ten słynny domek, który jest po prostu czterema ścianami i dachem. Mówię, nie pozwolę, żeby tak wymierzać te klocki. Nie udało się. Mieliśmy super zestawy, ale wszystkie są pomieszane ze wszystkim. A ja lubię zabawki takie jak na przykład, no nie wiem, koń, taki plastikowy, który jest w jednej części, bo ciężko pogubić części do czegoś, co ma tylko jedną część. To jest duży atut plastikowego konia. Bardzo. Też preferuję tego typu zabawki. Chociaż no klocki Lego są super. Ale nie wiem, to trzeba było mieć faktycznie ten dom, o którym wspomniałeś, bo w bloku nie da się trzymać zestawów oddzielnie. Także MTV Cribs z Pudzianem to jest taki legendarny odcinek. Ja też pamiętam ze Steve'o z Jackassa, bo MTV Cribs jak robił te amerykańskie, no to tam rzeczywiście było takie odcinki wypasione. W zasadzie takie, że Exhibit wchodzi, słuchaj, wstawiłem do tego samochodu, a nie, już wszystko masz. Czy nawet masz jacuzzi w tym, we wstryskiwaczach. A natomiast był też ten odcinek ze Steve'o i to było taki też przester Kuba, że oni wchodzą po tych willach i Steve'o ma tak, kurwa, bajzel wszędzie. Wszędzie leżały śmieci na podłodze. Jacyś ludzie tam leżeli. Tam było jacyś ludzie posypiali. I Steve tak oprowadza. No tu właśnie ktoś leży. Tutaj jest. No i ten taki chyba bongo. I wyglądał Steve jeszcze trochę jak pacek oprowadzając. Więc to było dosyć specyficzne doświadczenie. Ale też te amerykańskie klipsy były lepsze. Tu nie ma co się oszukiwać. Ale trochę oglądałem. Drugie pytanie tutaj. Czy potraficie grać w szachy? Znaczy, potraficie. No wiem, jak się poruszają figury, no i grywam, ale podejrzewam, że mój poziom jest nie najwyższy. Choć mój syn zbiera mnóstwo pochwał za swoją grę szachową przez nauczycieli, którzy grają z nim w szachy, przez nawet w parafii, gdzie jest kółko różne takie i tam raz był na szachach i ponoć dobrze bardzo grał, dobrze wypadł, a z nim wygrywam. Więc jeśli wygrywam z bardzo utalentowanym 7-letnim szachistą, to znaczy, że nie jestem aż taki słaby w te szachy. Ja czasem zagram, ale mam tylko jedną strategię, że taki zer gra szpionami. A i jak to się rozsypie, jak ktoś pójdzie na przykład na wymianę, to zostaje po prostu z taką wielką dziurą na planszy i wszystkim odsłonięty. Nie, ja zawsze frontal atak od razu. Od razu frontal atak. Wymiany, Na mnie taki pressing, gegen pressing pionami, nie? Żeby na pion zamienił się w jakąś istotną figurę. I jak ktoś do tego dopuści, to czasem potrafię gracza na swoim poziomie ograć, ale zwykle też nie. Ostatnio właśnie chodził ksiądz po kolędzie u nas i zaszedł do nas i właśnie zszedł na szachy temat i okazało się, że on jest szachistą takim, wiesz, takim zaczął od legendarnych partiach, różnych takich rzeczach i powiedział bardzo ważną rzecz dla mnie. Ja nigdy tego nie postrzegałem w taki sposób, że w szachach to jest bardzo stara gra generalnie. I bardzo dużo rzeczy już się w niej wydarzyło. I jak ty te rzeczy, które już się wydarzyły, zapoznasz się z nimi i będziesz je znał, to będzie ci potem łatwiej grać, że to odtworzysz na planszy te rzeczy, które już wcześniej były. Ja zawsze to był taki gegen pressing, ale taki dosyć powiedzmy swobodny, taki pełen kreatywności. Okej, dobra, wymieniamy królowe, czemu nie, zróbmy to. A ksiądz powiedział, że w sumie pewną przewagę, może nawet dużą przewagę mają ci, którzy wiedzą, że to jest otwarcie Jakobsensteina. Tak. Otwarcie Jakobsensteina z 1757 roku, gdzie gońce robią tak, gońce robią prrr,
a konie robią frrr, i to jest ta sytuacja na planszy. To jest typowy zapis szachowy. Gońce robią frrr. I jeśli masz to wszystko w małym palcu, to jest ci łatwiej. I młody to umie, młody to umie. Znaczy, to dużo, poznaje to dużo. Te sposoby. Jeśli chodzi o szachy, to jest bardzo lubię też tę historię Turka, mechanicznego Turka, który grał z Napoleonem, a tak naprawdę, no wiesz, to był taki sukces tamtej sztucznej inteligencji. Napoleon zagrał z tym mechanicznym Turkiem, tylko okazało się, że w środku siedzi karze w tej maszynie. I wyobraź sobie to życie tego, jakie ten karze musiał mieć reflektor. Jestem takim zajebistym szachistą, ogrywam wszystkich, nie dadzą mi po prostu zagrać. Muszę włazić do takiej skrzyni z lustrami i tam udawać, że niby to jest jakiś mechaniczny typ. Dlaczego po prostu mnie nie docenią? Dlaczego? No. To jest smutne. Los Karła, który udawał mechaniczną maszynę do gry w szachy, jest dla mnie bardzo przykry. Czytałeś Łysiaka w tym temacie, Waldemara? Kapitalna książka generalnie. Chyba Szachista się zresztą nazywa. Kupiłem ją, bo myślałem, że to poradnik gry w szachy. Myślę, że nie, że to właśnie o tym Turku szachiście. O tej maszynie, o tym jak towarzyszył temu pewien fortel, ale nie chcę za dużo, naprawdę super pozycja. A ja kiedyś, jak już się zbiorę, to na naszym kanale Tetrycy, który serdecznie polecam, zrobię omówienie noweli szachowej, jednego z moich ulubionych opowiadań w życiu i dlaczego jest to fantastyczna opowieść. Czekam w takim razie. Zadam ci pytanie, bo tam jest taki wątek, że najlepszego szachista na świecie, który wygrywa wszystko od 3 lat, jest niepokonany, ogrywa przypadkowy gość. I tak zdecydowanie. Mhm. I w jaki sposób sprawić, żeby to było wiarygodne? Bo to... To nie może być tak, a no, bo ten... Bo miał siłę przyjaźni, bo dopingowała mu kobieta. I to jest wyzwanie, jak tworzysz fabułę, że to musi być wiarygodne. Nie może to być tak, że bo się okazał dużym, nieznanym talentem. Nie, to jest bez sensu. Mhm. To nie zrobi historii. To musi być w szczegółach wiarygodne. Dlaczego przypadkowy gość, który nigdy nie grał zawodowo ani nigdzie, wygrał w szachy z mistrzem? Bez fortelu, bez, że tam się ustawił czy coś. Jak mu się to udało? Czy nie można, że mikroszczepy miał? Nie ma, że zapłacił, że macie. Po prostu był tak dobry. Kurde bele. No i rozumiem, że w tej noweli... Jest wytłumaczone tak, że nie ma żadnych wątpliwości, że tak, musiał wygrać ten gość. Dobre. No, no to w takim razie muszę naprawdę się z tym zapoznać. Naprawdę jest, lubię bardzo tę opowieść. Ale co, brniemy dalej. Dalej pytanie usera. Jak się zmieniał wasz gust muzyczny na przestrzeni lat? Ja jak ze wszystkim innym, no nie zmienia się to bardzo. Generalnie ostatnio sobie odświeżałem fotki stare swoje, jak miałem 18 lat, mówię, kurde, wszystko mam takie samo, nawet niektóre ciuchy. Ale ja w ogóle jestem zdania, wiesz, kiedyś sobie szedłem po targu w Drzewicy i widziałem mężczyznę w wieku około 50 parę, 60 parę lat, który szedł tak, wiesz, spodnie w kancik, czapeczka, dobrze wypanowany wąs. Taka skórzana kurtka, nie? Wiesz, to... I to był szczyt elegancji w 92 roku. Wtedy, kiedy on ewidentnie miał te 20 parę, tudzież 30 lat. I w pewnym momencie uważam, nie wiem jak kobiety, ale mam wrażenie, że wielu mężczyzn zakleszcza się w pewnym momencie jak owad w bursztynie w jakimś swoim stylu i z nim pozostaje. I nie ma w tym nic złego. No. I ja też wiem, że już za te 20-30 lat, kiedy ludzie będą chodzić w takich, nie wiem, na golasach będą chodzić, to ja będę szedł w czarnym t-shircie, czy tam w czarnym longsleeve'ie, w jakiejś tam kurtce i będę czuł się głupio, że nie idę na golasa. No ale no tak się w moich czasach chodziło, nie na golasa. No to tak będę szedł. I bardzo zawsze ciepło myślę o tym panu z targu w Drzewicy, który szedł właśnie tak jak zawsze. Ale z gustem muzycznym masz podobnie? Tak, zdecydowanie. Czy już się uformował i już nie zmierzał? Nie, no już się zaklął. Kiedyś słuchałem tak trochę wszystkiego w gimnazjum, tak szukałem jakiejś swojej ścieżki, nagrałem jakieś takie swoje ulubione piosenki i przyniosłem na imprezę. Mój najlepszy przyjaciel posłuchał takiego gówna w życiu. To jest najgorsza płyta, jaką w życiu słyszałem. I wziął się za mnie ostro. To był Filip. To dziś mój najlepszy przyjaciel. I zaczął mi puszczać Pink Floydów, zaczął mi puszczać Zeppelinów, zaczął mi puszczać różną dobrą rockową muzykę. No i on tak naprawdę ukształtował mój gust. Miałem taki moment, że poszukiwałem absolutnie wszystkich. W liceum, jak miałem dużo czasu, bo się nie uczyłem, to chłonąłem muzykę rockową ze wszystkich możliwych dziedzin. Później to się naprawdę dyskografiami było to ściągane.
No teraz już nie ma na to czasu, ale rzeczywiście... Kupowane dyskografiami, pamiętam. Tak, na emulu, pamiętam, na emulu można było kupić całą dyskografię Led Zeppelin i tam właśnie klikałem i kupowałem na emulu bardzo dużo ciekawych i bardzo tanich, ale legalnych MP3-ek na emulu właśnie kupowałem. Pamiętam, jak opowiadałeś o tych swoich podróżach do Los Angeles, nie wszystkie płyty były w Polsce. Nie, trzeba było właśnie polecieć, kupić, także tak, to się ukształtowało. Do dziś myślę, że takie zespoły główne, no to nie wiem, tak nie słucham ich często, ale nie wiem, Radiohead, Pink Floyd, to by były takie dwa najistotniejsze. Nigdy dość przypominania, Radiohead, Melodroma, jedno z najlepszych dzieł literacko-muzycznych w przestrzeni polskiej informacyjnej. Ostatnio się odświeżałem na fejsie Melodroms. No kurde, to są dzieła, to co wtedy zmalował. No dobra, to chyba... A u ciebie? No u mnie niezmiennie, no jak zacząłem słuchać Problemu, no, tak słucham do teraz. Podoba mi się jak... Ale ja jestem otwarty, jak puszczasz, mi się podoba. No, ale... Więc po prostu już nie mam czasu się gdzieś wgryzać, ale podoba mi się. Teraz jak super autoironicznie do tego podszedł. Ten chłop, 10 rok o narkotykach, o celebrytach i tak dalej. Więc autoironicznie do tego podszedł Oscar na nowym albumie. Aha. Ale no, wolę jak jest artysta, którego lubię i nagrywa muzykę, którą lubię i ją nagrywa cały czas, mimo że to już jest totalnie wtórne, niż jak jest taki eksperymentator. Dlatego na przykład cały czas słucham nowych rzeczy od Kazika, bo też wydaje mi się gościem, który no nie jest jakiś wystrzony, także dobra, teraz zacznę robić disco polo i zapraszam serdecznie na moją podpankę. Kazik też, piękne, fajnie nagrał Toma Waitsa piosenki. No, Deszczowe psy. To było. Moje starcia z poezją, których było niewiele w życiu, zwłaszcza kiedy czytałem, bo wydawało mi się zawsze poezja taka średnia, wolałem grać w gry, albo jeśli już czytać, to czytać właśnie coś innego niż poezję. Natomiast ja cię powspominam album Las Macuinas de la Muerte chyba, tak mi się wydaje, tak się nazywa. Las Macuinas, to nie są świetliki? Świetliki też dobre. Kiedyś bym go zmieścił w top 3 na pewno, świetliki też. Tam był dobry, ale nie pamiętam już, to musiałbym bardzo mocno... Zespół, no, mocno taki, wiesz, ogród koncentracyjny, nazwa płyty na przykład, tak? Wiem, właśnie i dużo takich zabaw słowem, nie? Takich bardzo semantycznych. I pamiętam, że Karol Pius Nowakowski na swojej albumie Słowotwory, Świętej Pamięci Karol, miał utwór, który się trochę odnosił do świetlików, do jakiegoś utworu świetlików. I ja mówię, kurczę, ale to fajnie wymyśliłeś. I on tak powiedział, to akurat jest follow-up do świetlików. Mówię, o, muszę. No nieprzesiadalność to jest najbardziej znany, ale wiadomo. O tym, że w sumie chyba Jerzy Pilch i Świetlicki siedzą w knajpie. No i są jakieś dwie dziewczyny obok. I Pilch widzi, że można by z nim pogadać. A Świetlicki mówi, ja w sumie się nie chcę. Jestem na stronie nieprzesiadalny. Ale to jest najbardziej znane, ale jest na przykład cała piosenka, bardzo długa, w której przychodzi kobieta do swojego, no, partnera byłego i on wie, że wypadałoby w tej niezręcznej sytuacji zaparzyć kawę. No i o tym mówię. Taka niezręczna gotuj cisza. Się, kurwa, gotuj się. I właśnie jest cała piosenka o tym, że on czeka, aż się ta woda zagotuje i po prostu będzie chociaż można podać tę herbatę, kawę, żeby już, wiesz, no to wszystko tak... Do tego właśnie utworu się odnosił Karol. To był utwór, jeśli dobrze pamiętam, Odpyski. Odpyski, że trochę odpryski, a trochę odpyskowanie komuś. I tam sytuacja nie była z parzeniem kawy, tylko była z grillem. I też niezręczna sytuacja, ludzie, którzy się nie znają, trochę się nie lubią. I grill i czekasz na tę kiełbasę. I w refrenie jest właśnie, grilluj się, kurwa, grilluj się. I pójdziemy stąd, zjemy tę kiełbasę i pójdziemy stąd. Tak. Więc to był follow-up do tego. Ja nie znałem oczywiście tej pierwotnej. Świetliki są fajne. Czasami mają ska, czasami mają taką rockową balladę. I cały czas coś wymyślają. Ostatnio była fajna ich piosenka Gotham. Opuszczam Gotham z kobietą kotem. Opuszczam Gotham z kobietą kotem. Bardzo fajne jednak świetliki. To też muszę wrócić, posłuchać. A co googlowałeś? Fragment tego utworu? No właśnie szukałem sobie jakichś takich fajnych świetlików, bo był czas, kiedy uważałem ich za swój numer jeden zespół, a dawno ich nie słuchałem. Kazik też uwielbiam ten kawałek Bóg wyjechał w interesach. Toma Waitsa oczywiście. Bóg wyjechał w interesach. Jakie to jest żyzne w ogóle zdanie, nie? Bardzo. Co się dzieje z tym światem? No Bóg wyjechał w interesach. No. Piękne. Ten zwrot, nie? Wyjechał w interesach. Esencja dobrej poezji, nie? Jedno zdanie, a jaki szeroki zakres znaczeń z tego możesz wyciągnąć. Zarazem z humorem, nie? A nie, że tam poezja to musi być świeżo, piękny i w ogóle świetlisty, tak? Tylko tak. Właśnie taka jest poezja. To jest poezja. A widzisz, Bóg wyjechał w interesach. Może byś mnie tym zainteresował, ale niestety moi nauczyciele nie pokazywali mi Boga, który wyjechał w interesach, tylko jakieś inne rzeczy. Odnalazłeś? Czy nie? Nie. No to. Lukban.
Pytanie numer 30. Wyobraźcie sobie, panowie, teraz taką rzecz. Nie ma desantu na plaży Omaha Beach. Hitler nie wysyła von Paulusa pod Stalingrad. Tylko dajmy na to, rzuca oddział Volksturmu, a Józef Wissarionowicz pada ofiarą spisku Berii. No to jak teraz wygląda mapa świata? No pytam się. Dobre pytanie. Dobre pytanie, bardzo. Wielokrotnie się zastanawialiśmy, czy Red Alert to rzeczywistość skonstruowana przez twórców serii Command & Conquer, która byłaby lepsza czy gorsza. I uważam, że dobrze się stało, jak się stało, biorąc pod uwagę wszystkie konsekwencje tego, bo nie potrafię sobie w ogóle tego wyobrazić. Jakby to było, gdyby USA nie było policjantem świata w wielu różnych momentach. USA to taki policjant jak z USA trochę. Taki typowy. Są miejsca, gdzie działa jak to się mówi? Nie. Surf and secure? Nie, nie pamiętam jak jest to motto brytyjskiej policji. Ale są takie miejsca, gdzie tak działają, a są miejsca, gdzie działają inaczej. Stany Zjednoczone i działalność to jest bardzo ciekawy i mglisty temat. Świetny PR. Podoba mi się, jak Kapitan Ameryka jako jedyny może podnieść młot Thora. No, z Kapitanem Ameryką. No sorry, Ameryka, nie będziemy zabraniać USA robić czegokolwiek. Przecież tak. Chyba, że jest jednak inaczej. Mniejsza, ale tak, odpowiadając na to pytanie, mam proste. Polska do sanu. Poradziłaby sobie jakoś. Ale lubię czytać te książki, w których jest właśnie ten świat, co by było, gdyby wygrała druga strona, tak? Mm-hmm. Jak jest wtedy życie i tak dalej. Ja kiedyś, czasami tego szukam, nie potrafię tego odnaleźć, ale widziałem taki artykuł. Gdyby Niemcy wygrali wojnę, to jak wyobrażali sobie świat, gdyby ją przegrali, rozumiesz? Że nie oglądają, takie czytają właśnie takie... Ciekawe, jakby to wyglądało, gdyby Ameryka wygrała i Wielka Brytania. No. Tak dziwnie, ale słabo. I to właśnie przeczytałem jeszcze raz, bo nie pamiętam, co oni ustalili. I chciałbym sobie przypomnieć, jak w tej wizji autor co wymyślił, bo uważam, że to jest przeciekawy eksperyment. Nie, co gdyby Niemcy wygrali, tylko jak Niemcy wyobrażaliby sobie, że wyglądałby zwycięzcy Niemcy, jakby sobie wyobrażali, gdyby wygrała druga strona. Tak, słowo, taki eksperyment myślowy. Hans w Marsylii patrzy na port, tak. Popija sobie swoją kiełbasę z grilla. Bo ma kiełbasę z grilla. Swoją currywurstę sobie popija. No, ten port w Marsylii. Ciekawe co by było, ja pierdykam. A może by tu Rosjanie byli? Nie wiadomo, kto wie. A może Francja? Świętej pamięci? No nigdy nie wiadomo. Może ktoś się kiedyś na to natknął, jak wie, jak to znaleźć to. Poczucia, może ktoś ma pomysł, jak to wyglądało. Bo też jestem ciekaw. To jest naprawdę trudny eksperyment myślowy. No, zwłaszcza, że pewne rzeczy uznajemy za pewnik, jakiś dany raz na zawsze, bo jak się urodziliśmy, to już tak było. A niektóre rzeczy w historii są naprawdę bardzo świeże. To zresztą teraz jest bardzo często podnoszone z uwagi na to, co się dzieje na Ukrainie jakie wypowiedzi są, między innymi o tym, które regiony historycznie do kogo należały i w jakich okresach. I to czasem mówienie o tym, jakie regiony należały do kogo w jakichś okresach, biorąc pod uwagę, jaka jest obecnie mapa Polski, jest dosyć ryzykowym stwierdzeniem. Ale mamy takie w swoich granicach regiony, które raczej częściej nie należały do nas, niż do nas należały, więc ryzykowne. Spokojnie, ja mam zawsze na to sprawdzoną metodę, która działa w 100%. Zawsze sobie odpowiadasz na pytanie, tak, czy ten region bardziej należał historycznie do nas, czy bardziej należy teraz do nas? Jak bardziej historycznie należał do nas, to liczy się historycznie do kogo należał, a jak bardziej teraz, to bardziej teraz. Tak. I ktoś powie tak, to trochę jest kalizm, że tutaj to taki, wiesz, relatywizm moralny. I co? Chodzi o Polskę. Tak, że jestem zaskoczony niektórymi wypowiedziami z ostatnich dni, gdy masz taką, a nie inną mapę swojego kraju. No, znaczy tam wiadomo, że liczył się kontekst, liczyło się rozwinięcie tej wypowiedzi też, oczywiście. Ale mimo wszystko. Niemniej, tak, to. Dobrze, pytanie numer 31. Piotr Szperlich. Jakim prawem pan Olkiewicz w prawie każdym programie uderza w tonem martyrologii kibicowskiej, nie będąc kibicem Gieksy z miasta wojewódzkiego Katowice? Czy on ma godność człowieka łódzkiego? No tak, GKS Katowice jest wielkim wyrzutem sumienia dla każdego uciemiężonego kibica. No myślisz sobie, chyba nie może być gorzej niż mój klub. Już 4 lata nie mamy mistrzostwa. Już 5 lat nie gramy w najwyższej lidze. A wchodzi GKS Katowice, cały na żółto-czarno. Oto jestem. Co tam? U was słychać ciekawego. Jesteśmy, nie jest to tajemnicą, że jesteśmy świeżo po lekturze książki Spowiedź fryzjera. I nawet tam, nawet w książce Spowiedź fryzjera,
jest bardzo malowniczo to rozpisane. Tak, premiera w niedzielę. Tak, premiera w niedzielę naszej recenzji. O którejś? O którejś. O godzinie. Pełnej prawdopodobnie, nie o połówce. Raczej nie będzie to połówka. I tam jest wyjaśnione, że GKS Katowice w czasach Marańczy mógł wszystko. Mógł wszystko. Ale naprawdę. Nie mistrzostwo. Ale nie mistrzostwo. Nawet wtedy, nie? Naprawdę. I fajnie spekuluje fryzjer, że on, że nie chciał tak narympał. Że jest narympał, to jest klasyk słownictwa. Jestem prezesem i że narympał od razu mój klub zostaje mistrzem. Więc grał sobie tam w tych europejskich pucharach, ale mistrzostwa nie zdobył. No niesamowita sprawa, że nawet wtedy, kiedy masz w teorii wszystko, masz znaczone karty, powinieneś wygrywać sezon za sezonem, to jednak ktoś mówi, nie, spokojnie, hola, hola. Chcecie, żeby kibice GKS-u Katowice świętowali mistrzostwo? Czy chcecie, żeby nasz wszechświat się rozpadł na drobniutkie kawałeczki, bo to właśnie się stanie, kiedy GKS Katowice poczuje sukces? Nie możemy na tego dopuścić. Nie możemy tego zrobić. Więc tak, kajam się, przepraszam. Po prostu trudno było zawsze się odnosić z taką gwiazdką, że bardzo dużo się wycierpiałem w tym sezonie, ale nie tyle, co kibice GKS. Życie kibiców generalnie składa się głównie z cierpień. Tak. Wszystkich kibiców. Wielokrotnie to podkreślaliśmy, że nawet jak jesteś kibicem mega mocnego klubu, to się boisz, że zaraz przestaniesz być mega mocny. Spójrzmy na najbardziej utytułowane kluby w Polsce. Ruch Chorzów, Górnik, Legia Warszawa. Czy to jest tak, że one cały czas tylko radują się i tańczą w takim kółeczku? A szczególnie ale fajnie, ale fajnie jest kibicować najbardziej. No czy nawet legioniści, jakie mieli ostatnio też różne historie i przeboje, tak? Zresztą tak naprawdę, pamiętajmy, ten największy, no w naszym... Powiedzmy, że w tym ostatnim okresie, żeby ktoś mnie tutaj nie łapał zasłówka, że już się sam zopem, że w XXI wieku powiedzmy, obok Wisły Kraków, Legia Warszawa, 5 chyba sezonów czy 6, 5 mistrzostw, 4 Puchary Polski, faza grupowa Ligi Mistrzów. I to też nawet tam nie było tak, że no, słuchajcie, nasze życie, żadnych zmartwień. Nie. Poza tym, że dostajemy euro w pierdol za euro w pierdol. Przecież kibicowanie, to naprawdę jest fascynujące, bo kibicowanie składa się głównie... z cierpień. Zobacz, możesz powiedzieć o Raków, nigdy nie sądził, że będzie taki mocny, a jest. A później ci wpuszczają Rossiego i się wstydzisz na całą Polskę. No. Więc jest naprawdę... Wisła Kraków, jesteś kibicem... U mnie w kolumnie byli kibice Wisły Kraków. Bo Wisła Kraków była tak mocna i tak dobrze się oglądały jej mecze tam, gdzie wygrywali w lidze po 8-0 z Krzo. I co? I teraz zostałeś z tym kibicowaniem Wisła Kraków i się martwisz, co zrobi pan Hiszpan. I tak to jest. Zawsze jest cierpienie. Tego uczycie kibicowanie, tego uczycie piłka nożna. Jak radzić sobie z nieustającym cierpieniem? Najlepsze przygotowanie na życie? Kibicowanie? Kibicowanie. Tak, też to czasem mówię z takim przekąsem, ironią, ale tak naprawdę to jest... Jest przygotowanie na zło. To są fakty. Tak. Jak Stasiu już przez parę lat śledzi rozgrywki ligowe, to jest gotów na życie. Pytanie numer 32, rozbarczony. Czy macie swoje ulubione żarty lub wątki, które padły w tetrykach i czasem je sobie wspominacie? Z uśmiechem rozbarczonego Alvarez i zastępa aniołów oraz piekący kiełbaski Jankos. Masz coś takiego, Kuba? Tak, zwłaszcza ostatnio dosyć często sobie wspominam te rzeczy dotyczące pucharów, które rozkminialiśmy i rzeczy dotyczące reprezentacji polskiej, na przykład kukła Fernando Santosa. Do teraz mnie to śmieszy bardzo. I tak sobie myślę, że nawet nie śmieszą mnie teksty, które padają w naszym programie, tylko to, w jaki sposób jest cała też reakcja, cały klimat tego. No wtedy to myślałem naprawdę, że spadnę z krzesła, jak zaczęliśmy z tego żartować bardzo obficie, więc to są rzeczy, które faktycznie wprawiają mnie w dobry humor, kiedy mam zły. Ja mam wrażenie, że po prostu takie te agresywne kraje błotne. Kiedy to było? Nie? To miało swój czas i co jakiś czas pojawiają się jakieś nowe wątki, nowe tematy, tak jak było z Chevroletem Cruze, tak? No tak. Tym żył świat, ale uważam, że takie ponadczasowe jest ta refleksja o porażce i sukcesie. Że porażka to wierna przyjaciółka. Sukces to La Firinda, ty to ująłeś. I uważam, że to jest najlepsze, co kiedykolwiek udało nam się razem wypowiedzieć, bo jest uniwersalne, jest piękne, jest trafne, podsumowuje naszą filozofię życiową, a żarty tak jak z tramwajami ostatnio. Świetne. Jak powiedziałeś, że problemem dla Śląska-Wrocław będzie to, że Jacek Magiela będzie w maju będzie miał w niebo wstąpienie. No to też prawie spadłem z krzesła i absolutnie uważam, że masz lepsze poczucie humoru. I to, jak wymyślasz czasami niektóre rzeczy z tym klimatem, z kukłą, to jest niesamowite. Więc naprawdę jest tego dużo i z tego się bardzo cieszę. My się naprawdę, ja mogę mówić za siebie, ale mam wrażenie, że też my się świetnie bawimy podczas tych nagrań. Pamiętajcie, że to jest improwizacja. To się dzieje tu, na żywo.
jestem po prostu pogadany. Czekaj, muszę to czytać, co miałem ci odpowiedzieć teraz. Więc tak, to jest wielka przyjemność robić tam te programy i dużo się śmiać. No, muszę też przyznać, że faktycznie mamy tego farta, że się dosyć często pojawiają nowe rzeczy. Tak, no tak, to samo się dzieje, no. Bo miałem teraz się pojawił Voldemar Fornalik Vampir, tak? Kurde, no. No to się dzieje co chwilę coś. Ładnie, ładnie. No tak, także mamy dużo takich rzeczy. Znaczy, może nie wracamy, bo się pojawiają nowe, ale generalnie jak przy okazji setnego odcinka można spojrzeć wstecz, to też uważam, że to były naprawdę długie godziny świetnej zabawy przede wszystkim. Mhm. I to dobrze. Dobrze. Szkoda, że głównie dla nas, nie dla was. Pytanie numer 33. Kilka pytań od Szymona Piwydło. Drogi Szymonie, pozwól, że wybierzemy, a na resztę odpiszemy. Jest pytanie o Europę Universalis 4. Oto z czwórkę nigdy nie grałem. Grałem w jedynkę wyłącznie. Dwójka już była za łatwa, ale jedynka jest taka toporna, że tam po prostu w pewnym momencie wszyscy cię atakują i jakoś w to tak grałem. A może po prostu mój komputer był dość stary i tak. Pamiętam taką jedną kampanię, chyba już o niej opowiadałem, kiedy walczyłem z Chinami. Podbiłem wszystko między Polską a Chinami, zarówno od strony Syberii, jak i od strony no tam Azji południowo-wschodniej, no i zostały Chiny, potężne cesarstwo. Więc wysyłałem na przykład 30 tysięcy wojaków przez Syberię, docierały 2 tysiące. Wysyłałem 30 tysięcy wojaków przez Kambodżę, docierały 3 tysiące. Była różnica, że my mieliśmy broń palną, armaty, a oni mieli bardzo dużo Chińczyków. I to były naprawdę wyrównane boje, na które brakło czasu, żeby to rozstrzygnąć. Nigdy nie zostało. To jest bój zawieszony w czasie, ale rzeczywiście 6 rano, cała noc nieprzespana, Polska, Chiny, Syberia, Kambodża, z dwóch stron niesamowita batalia. Gry potrafią stworzyć niesamowite historie. A jak miałem piłkarza w Championship Managerze w Wiśle Kraków, który był wonderkidem 16-letnim, grał do 38 roku życia i był jednym z najlepszych zawodników na świecie, 22 lata w mojej Wiśle Kraków. Jak on kończył karierę, szedł na emeryturę, ja do dziś pamiętam. Andrzej Węgrzyn. Środkowy pomocnik. Pozdrawiamy Andrzeju. Za życia będę pamiętał tego piłkarza z Championship Managera. Wspaniała, wspaniała przygoda. Był najlepszy piłkarz. Nie dziwię się, bo utrzymać się tak długo w drużynie, która osiąga sukcesy, to nie jest łatwe. Ja wiem i pewnie wielu innych graczy Football Managera, że najgorzej jest, jak masz takiego wonderkida, no ale nagle przestaje być wonderkidem w momencie, kiedy ty już nie grasz w Lidze Europy, tylko grasz w Lidze Mistrzów, już potrzebujesz innych wonderkidów. No i musisz się z nim pożegnać, ale bardzo go kochasz. Kurczę, to było takie smutne. Miałem taki fajny atak w FM-ie w Stali Mielec, Castaneda Musiolik, nie? Jeden wysoki, silny, drugi szybki, techniczny. No ale później miałem za darmo do sprowadzenia 4 Nugeny z Argentyny. I oni byli po prostu lepsi. Musiałem to zrobić, ale robiłem to z bólem. No. I tak te Nugeny trochę mi zabijają tę grę, wiesz? No, ale taka jest kolej życia. Taka jest kolej życia. No. A nie zabijają ci Nugeny w rzeczywistości? Patrzysz na tych wszystkich Kajetanów Szmytów, że powinni być w ŁKS-ie i znam wygrywanie mecze. No tak po prostu jest. Ale powiem ci, że najbardziej bolesne to były dla mnie te pożegnania, które... No też zbiegły się w rzeczywistości. Gram FMA, Jan Sobociński, wiadomo, w pewnym momencie przehajpowany totalnie, tak jak mniej więcej Sebastian Walukiewicz i w moim ŁKS-ie 10 sezonów, legenda, reprezentacja Polski, klub wybitnego reprezentanta i odchodzi z mojego FMA, bo już nie dojeżdża niestety sportowo i odchodzi z prawdziwego ŁKS-u. Serce pękło mi na pół i do tego momentu nie skleiłem. Ale Andrzeja Węgrzyna zapamiętam w takim razie. Andrzej Węgrzyn. Będę ci nim strzelał w momencie, kiedy... Cię nie będziesz tego spodziewał. Taka pamiętasz Andrzeja Węgrzyna? Środkowy pomocnik. Niesamowity. Będziemy omawiać Legię teraz z Moldem. 22 lata, 22 sezony zagrał w tej Wiśle. A gdy mieli Andrzeja Węgrzyna na środku pomocy? Zaraz się tak zamyślisz, zasępisz. Powspominasz. Naprawdę, był genialny. Najlepszy na swojej pozycji na świecie. Czy jako kanał Gol.pl, grupa Better Collective, planujecie jakieś aktywności w związku z igrzyskami? Domyślam się, że Euro zostanie opakowane. Tam jest jakieś pytanie o korespondencję z Francji moją. Nie, to już nie było takiego. Nie wracajmy. Nie będę korespondentem z festiwalu. W każdym razie... A igrzyska są we Francji znowu? No. O, proszę. Znaczy na pewno igrzysk raczej nie. Nie, no są igrzyska europejskie. To jest, to jest najważniejsza impreza. Tak, czekamy na to. Będziemy robić live'a z zakończenia igrzysk europejskich, a one nigdy się nie skończą. Tak, pamiętajmy, bieg w dal trwa. Bieg w dal wciąż trwa, tak. No to widzisz, właśnie to ty wymyśliłeś bieg w dal. Nie, to Julek wymyślił bieg w dal. Julek wymyślił bieg w dal? To jeszcze lepiej.
Przypomniałem się z Europa Universalis 4 no. akurat, bo brałem udział w streamie charytatywnym. Tak. Śledził stream konto na Twitterze i też człowiek, co ciekawe. Nie zawsze. Często jest tak, że konto na Twitterze, że stoi za nim człowiek. Nie zawsze. Co ty gadasz? Tak. Także za Zbigniewem Bońkiem też? Nie. Za Zbigniewem Bońkiem stoi korporacja. Więc brałem udział w tym streamie charytatywnym i to było moje pierwsze zetknięcie z Europa Universalis poza jakimiś tam godzinami wygranymi chyba w dwójce, nie wiem, z 10 lat temu powiedzmy. I no wiesz, jako gracz Europa Universalis, to gra, która nie jest taka, że siadasz i już tak, o, już wszystko kuma. Tylko zainstalowałem ją o 23 dnia przed streamem. Mówię, dobra, kontrolnie zobaczę tylko czym się chodzi, czym się skacze, którym jest strzał. Włączyłem. Co jest grane? Tutaj tyle mnogość tych wszystkich decyzji, mnogość wszystkich rzeczy. Mówię, dobra, nie, trzeba zrobić to, do czego jest stworzona Europa Universalis. Poszukałem Moskwy na mapie, jak wiecie. Ja kończyłem podstawówkę geografię, trochę mi to zajęło. Po godzinie znalazłem Moskwę. Prawy atakuj. Do boju, dzielni husarze. Oczywiście grałem polską, bo no serce nie pozwala mi na cokolwiek innego. I relacjonowałem to na żywo na Twitterze. Ludzie mówili, nie, panie Jakubie, nie, casus belli, nie. Ja mówię, nie, Moskwę trzeba zaorać. No ale nie udało się. A zawsze grasz polską? To też było pytanie. Tak, zawsze grałem polską. No. Spróbowałem chyba w dwójce jakimiś takimi afrykańskim państewkiem, ale to się tak nie da łatwo. No, bo ty Polską to czujesz, Polsk, że Polsk. Zdobywasz tutaj, kurde, teren dla macierzy. Polsk. Dobra, co mamy dalej? To pytanie o gol.pl. No nie planujemy nic na igrzyska olimpijskie, raczej euro opakujemy, ale tak szczerze, to już podczas poprzedniego euro czuliśmy, że euro to nie jest do końca nasz, bo tam jest dużo niepolski. Jak grają same polskie drużyny, to my się czujemy dobrze. Jakby grały same polskie drużyny ekstraklasy, reprezentacja Polski, trochę pierwszej ligi, trochę trzeciej, takie mistrzostwa Europy, to spoko. Ale na mistrzostwach Europy będzie za dużo drużyn, które nie są Polską, a my jesteśmy kanałem o polskiej piłce. Mm. Więc to nie jest wcale takie dla nasze żniwa. Myślę, że to są żniwa dla meczyków, dla kanału sportowego, a nie dla kanału polskiej piłce, jakim jesteśmy. Tak, mogę się pod tą wypowiedzią tylko podpisać. Natomiast mamy nadzieję, że mimo wszystko Polska awansuje, bo wtedy przynajmniej trzy mecze. Trzy mecze będziemy mogli... No, pewnie zrobimy skarb kibica, euro. Tak, na pewno. Na pewno. Nie skarb kibica, tylko skarb. Na pewno, czas pokaże. Zobaczymy. Nie, no będzie pewnie. No, ale to igrzyska olimpijskie, no nie są igrzyskami europejskimi, to jest ich duża wada. Jak igrzyska olimpijskie będą miały taką markę jak igrzyska europejskie, to się nimi zajmiemy. Tak, i myślę, że tak mówiąc, skoro już padło pytanie o kanał, to że naprawdę ja jestem dumny z tego, co robimy na kanale, że pojawiają się nowe formaty, tak jak ten quiz. Teraz się pojawił Tetrisy, gdzie nazwę wymyśliłeś, kapitalną grę słów, kapitalne quizy. Na szczęście trzeba było liczyć, żeby liczyć, więc to jest nowa, kolejna, fajna propozycja. Jest arena sporu, którą zrobiliśmy swego czasu, sołsiarze kontra brzęczkarze, w której miałem okazję wystąpić z Michałem Zachodnym i ty wymyśliłeś nazwę arena sporu. Myślę, że do tego też wrócimy. Są tier listy Damiana Smyka, kiedyś wrócą. W ogóle jest Damian Smyk. Tak. Myślę, że Julek, jego reportaże, także dużo, dużo ciekawych rzeczy. Uniwersum Ekstraklasy, które już czasami prezesi klubów potrafią zacytować albo się obrazić o coś, co się tam pojawi. Także myślę, że jak dla kogoś, kto śledzi polską piłkę i lubi to robić z przymrużeniem oka, to mamy naprawdę fajne propozycje, tak uważam. Szczerze mówię, wczoraj Roki, w poniedziałek Marek Koźmiński u Marcina Ryszki. W niedzielę zrobimy recenzję spowiedzi fryzjera. No naprawdę myślę, że jest co u nas oglądać. Szef wideo robi swoją robotę bardzo dobrze. Także duże gratulacje szefie wideo. Też jestem... Cieszę się, naprawdę patrzę na to i mówię, fajnie tu być. No tak. Fajnie to działać w tej... Fajnie latać w tej ekipie. Tak, muszę to potwierdzić, zwłaszcza, że i Wojtek, i Michał, czyli nasi szefowie, to są też super goście. Tak. I odczytują nasze poczucie humoru, a to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, naprawdę. No, więc plany są takie, żeby było równie przyjemnie, jak jest obecnie, a jest bardzo przyjemnie. To jest takie, żeby nie spaść, jak Krakowie. Żeby w ogóle nie było tematu walki o utrzymanie. Stefan Majewski już nie jest w Krakowie. Zajmę was, kiedy Leszek szuka następnego pytania. Bardzo piękna była przygoda wspólna Mateusza Drużdża i Stefana Majewskiego. To jest pytanie numer 37. Łukasz S52. Ile godzin tygodniowo średnio pracujecie? Mam wrażenie, że Olki to max z 10. Jeśli więcej, to zwracam honor, a jeśli mniej, to szacun. To jest ciekawe pytanie. Jedno z takich pytań, które czekałeś. Tak.
Czekałem, bo boję się, że teraz Wojtek się dowie. Że Wojtek się teraz... Moja, w sumie faktycznie, może przeliczmy wspólnie. Sytuacja wygląda tak, że od pewnego czasu, od transferu naszego do gol.pl, wydaje mi się, że oczekuje się od nas głównie tego, że będziemy barwnie opowiadać o tym, co nas spotkało. Czyli zakładając, że tego oczekują od nas widzowie i że tego oczekują od nas szefowie, żebyśmy barwnie opowiadali o tym, co nas spotkało, to moją pracą jest to, co mnie spotyka. Więc pracujesz cały czas. Nie pracuję 10 godzin w tygodniu, tylko do 24 razy 7, czyli 125. Kuba, ale widać, że przygotowałeś się na tę odpowiedź. Długo myślałem, jak z tego wybrnąć. Doskonale. Bardzo długo myślałem, jak z tego wybrnąć. No bo tak, załóżmy taką sytuację. No sobie, hipotetycznie. Nie, no serio. Sprawa Chevroleta Cruze i naprawy. Czy to jest część pracy, czy nie? Twoje dzwonienie do PZU? Dokładnie. Potem nie wiem. Na przykład gram mecz w A-klasie. Przecież muszę się przygotować. Muszę potrenować i w ogóle porobić różne rzeczy. Trochę zbytkuję, a trochę nie, bo rozmawiam nawet o tym z Wojtkiem, że generalnie przy takim natężeniu, jak mamy programów i ja jeszcze tekstu jednego tygodniowo tak naprawdę, to jest czas na to, żeby po prostu się do tych rzeczy trochę bardziej przyłożyć, żeby faktycznie coś przeżyć po drodze, coś czasem przeczytać, coś obejrzeć. Coś przeżyć. Ładnie to brzmi, na przykład tak, przeżyć. Nie, ja wciąż jestem, Kuba, pod wielkim wrażeniem tej narracji. To jest najlepsza odpowiedź na trudne pytanie, jaką życiu widziałem. Przeżyć nową przygodę w Baldur's Gate można na przykład tak, też. To jest praca. A potem o tym opowiedzieć. Więc trochę szydera, a trochę nie, bo wydaje mi się, że jednak patrząc przynajmniej na jakość moich tekstów cotygodniowych, to że ona wzrosła, kiedy nie ma pomiędzy nimi kilku innych tekstów takich o bieżączce. Bo faktycznie mam czas, żeby przeczytać coś i wtedy na przykład poznać jakieś nowe, fajne słowo, jak na przykład fajnie, to głównie... Namiastek się uczył w środę nowych słów, jak prostopadłością. Tak, i równoległowok, i deltoid. Więc wydaje mi się, że rośnie wtedy jakoś i tyle. Chociaż oczywiście liczę się z tym, że Wojtek sobie przeliczy po tym pytaniu, ile ja pracuję i powie, że dobra. Okej, Kuba, fajnie, że coś przeżywasz i potem o tym opowiadasz, ale może zacznij coś przeżywać też w pracy. Ale nie, jestem na wszystkich naradach ostatnio, więc to jest duży krok do przodu pod tym kątem. No, a ty ile pracujesz, cwaniaku? No co, często rzeczywiście kończę pracę koło 11, 12. Ale na przykład jak jest ekstraklasa, bo trzeba się z tego przygotować do uniwersum ekstraklas. To jest sporo. Są jakieś takie, są narady różnorakie, są różne rzeczy do postawienia, jakiś program, coś do skonsultowania, także trochę tego wpada z takiej innej strony u mnie, ale nie będę udawał, że pracuję jakoś o wiele więcej od ciebie. Taka jest prawda. Właśnie to jest też interesujące. To uniwersum ekstraklasy jest taką w sezonie rzeczywiście rzeczą, która wymaga trochę więcej przyłożenia się w niedzielę szczególnie, ale no też nie robiłbym z tego czegoś jakiegoś, wiesz, game changera. No nie pracujemy dużo. Właśnie wydaje mi się też, że to jest plus, że raczej jesteśmy szczerzy z szefostwem pod tym kątem. Tak. Bo i z wami również. I z wami również, bo moglibyśmy, tak właśnie jak czytałem to pytanie, mówię, kurde, w jaki sposób z tego wybrnąć? Z tego się, że tak, nie no, słuchajcie, nagrać 3-godzinny program, to my się przygotowujemy 33 godziny do tego. No nie przygotowujemy się wcale, no nie ma co zrobić. Nie no, jak? No, znaczy do Q&A się nie przygotowujemy, ale no nie może to tylko się No nie. To wiadomo, tak, że trzeba zebrać tematy, omówić i tak dalej, tak jak będziemy recenzować spowiedź fryzjera, to nie tylko przeczytanie, ale też wybranie, jakieś ułożenie planu i tak dalej. Takie rzeczy są, ale to wciąż nie jest, nie wiem, 8 godzin. No tak. Na pewno moglibyśmy kręcić na tym, na takiej zasadzie, że nie no, słuchajcie, wiecie, bo my musimy śledzić non-stop. Ja oczywiście przyznaję, ja cały czas mam Twittera odpalonego i generalnie staram się być bardzo na bieżąco pod tym kątem. Ja nie. No wiem. Wiem, ale nie, no, to nie jest tak, że ja zbieram tematy, tylko zbieram je porówno w miarę. Tylko no, po prostu ja śledzę, posunię się za na Twitterze teraz. Dużo czasu mi to zbierzywało. Wydaje mi się, że szybciej czasem do mnie docierają i czasem nawet mam do siebie o to wyrzuty sumienia, że niby nie pracuję, no ale mam cały czas sprawę. Sprawdzam, czy coś nowego nie napisał Zbigniew Boniek na Twitterze, bo głównie do tego to się ogranicza. Więc takie życie tym non-stop, no to nie jest praca, no ale to nie ale jest to pomaga też, w pracy. Nie jest tak? Też czas wolny taki czy to jest czas wolny, ale to coś, co pomaga w pracy. No tak. Bo nie musisz siedzieć na tym Twitterze. Tak, no nie muszę, w teorii nie muszę, natomiast w praktyce na pewno to mi pomaga. Bo mogę teraz w Q&A stwierdzić, że Stefan Majski już nie jest w Krakowie, bo się dowiedziałem. Czyli jeśli pytacie, czy czasem jest tak, że robimy ten quiz w środę i to już jest na przykład koniec tego dnia, to czasami tak. Ja jeszcze muszę wrzucić bloga.
A wrzucanie do panelu mi zajmuje więcej niż pisanie. No czasami mam coś innego, tak? Tak jak na przykład teraz robiliśmy ten wywiad, znaczy Marcin robił wywiad Marka Koźmińskiego, bo to jak go opakować, spisać, opracować, no jechaliśmy w czwartek na integrację, no siedziałem i wiesz, opracowywałem to jakoś, tak? Więc takie rzeczy są. To nie jest tylko tak, że robimy tylko to, co widzicie w programach, ale tak, nie pracuję dużo. Nadrobimy regularnością. Że nie ma urlopów za bardzo takich. To prawda, to prawda. Nie ma tak, że okej, dobra, to idziemy na urlop i teraz nie ma te tryków. Dwa tygodnie. Albo, nie wiem, czegoś. Albo tekstu środowego. Także tutaj przynajmniej tym się staramy nadrobić. Czy jak są święta, to też staramy się przygotować coś, żeby było na święta i w ogóle. Mhm. Także nie zwalniajcie nas, proszę. Nie pracujemy dużo, a nie zwalniajcie nas. No. Pytanie numer 41. Kuba, jak duży miałeś przypał za to, że poczułeś się zbyt pewnie i wypiłeś energola na wizji bez dodawania? Ja dodam, to było jak Ania była w Turcji. Nie miałem przypału. Nie miałem przypału. Wiedziałem, że no, miałem do wyboru inne specyfiki. Wydaje mi się, że wybrałem najbezpieczniejszy, jeśli chodzi o pobudzanie organizmu do dalszego działania. Powiedz co, Ania? Pamiętam, że był taki moment, kiedy Ania powiedziała ci, dlaczego tak wszyscy żartują z tych twoich energoli? Czy ty się nie pijesz? Jaki jest aktualny stan wiedzy, ani o twoim spożywaniu energoli? Nie, byłem bezczelny. Tak, piłem dzień w dzień. Pojedynczo, co? Dzień w dzień. Bo zwyczajnie byłem niewyspany. Więc byłem, miałem immunitet. No. Wydaje mi się, że na tyle dobrze sobie poradziłem z misją bycia w domu sam, że to niewielki koszt, to, że wsiądzie mi pikawa za kilkanaście lat. Karta była po twojej stronie, to prawda. Te energole. Natomiast no, już nie pachnie tauryną w domu. Ten zapach zostanie ze mną. To podejrzewam, że jeśli Ania będzie jeździła na obóz sportowy, to zawsze obóz sportowy będzie się kojarzył ze zapachem tauryny w mieszkaniu. I guarany. Jak daliście radę z dwójką małych dzieci, niemowlaków w czasach, gdy byłeś jeszcze na weszło? Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. Wydaje mi się, że Ania musiała być przesilna, bo wspominam to, jak pracowałem, jak to był tryb i nie tylko ile fizycznie mnie nie było, bo pisałem czy oglądałem mecze, ale też ile było takich sytuacji jak teraz, to o czym wspominałem wcześniej, że śledzisz, żyjesz tą piłką non-stop. Więc nie wiem, jak ona to wytrzymała w sumie, ale bardzo się cieszę, że jej się udało wytrwać ten okres. Na pewno to jest trochę tak i w sumie Krzysiek też to w Kanale Zero trochę wyłuszczył, że to jest coś, co ja bym przyrównał do okresu, powiedzmy, łączenia studiów z pracą, co się wielu ludziom zdarza, że łączysz studia z pracą, bo to jest okres, kiedy w jakiś sposób budujesz kapitał, z którego potem masz zamiar korzystać w pracy zawodowej. No i on zwyczajnie trwał do momentu, kiedy faktycznie miałem już dwóch synów na świecie, więc może trochę się przedłużył, ale no, na pewno było to duże wyzwanie przede wszystkim dla Ani, która wszystko uniosła, bo jest dosyć silna. Ja tu tylko powiem, że no, był czas, gdy taki tryb mnie napędzał na przykład w pierwszych latach. Miałem swój cykl wywiadów i na początku rzeczywiście przez długie miesiące jeździłem na każdy z tych wywiadów. Janusza Chomątka śledziłem dwa dni gdzieś tam pod Grudziądzem. Znaleźliśmy go w końcu w jakiejś szkole podstawowej i znalazł nas 15 minut. Więc rzeczywiście to było dużo. Jeszcze czasami puszczałem, jeszcze felieton, miałem dwa cykle cotygodniowe. I do tego jeszcze czasami puszczałem duży wywiad w trakcie tygodnia. Pamiętam taki tydzień, kiedy puściłem jednocześnie w jednym tygodniu trzy wywiady, z których każdy był powyżej 50 tysięcy znaków. Więc naprawdę był taki czas, kiedy ten tryb mi pasował, napędzał i dzięki temu robiłem świetne rzeczy i zbudowałem też jakąś rozpoznawalność w branży. Ale teraz sobie na przykład tego nie wyobrażam, bo najważniejsze jest dla mnie żona i córka, że poświęcać im czas. No. I nie wyobrażam sobie teraz jeszcze raz jeździć za Januszem Chomątkiem. Był na to czas, teraz jest czas na inne rzeczy i bym sobie nigdy tego nie wybaczył. Natomiast no, to są zawsze są dwie strony medalu. I ten tryb pracy, o którym możecie mówić, że mówiliśmy bardzo często i jaki bardzo był ciężki, no też w odpowiednim momencie potrafił sprawiać, że to wydobywało z ciebie to co najlepsze. No i tak. Tak też było. Tak, bez wątpienia to rozwijające było na. No bardzo rozwijające. Sam fakt, że teraz pewnie łatwiej jest mi powiedzieć jakąś ciekawostkę z sezonu 2016-17 niż 2022-23. A teraz jest ładna klamra, bo z tym krzesełkiem, tak, w którym twoi synowie jedli. Teraz jest moja córka, to jest krzesełko od Krzyśka Stanowskiego, ono wędruje po... Zaczynał Leon, teraz jest tam moja córka też w tym krzesełku. Może przekażesz Smykowi za jakiś czas. Dlaczego nie?
No, to myślę, że wyczerpaliśmy odpowiedź na to pytanie. Leszek, do jakiego granulatu się dorwałeś, że ostatnio jesteś bardziej pewny siebie, a nawet dominujący w rozmowie? To jest w ogóle bardzo dobre pytanie, bo to nie chodzi o to, czy jestem dominujący w rozmowie. Jak rozumiem, chodzi o te głównie wywiady, które ostatnio mieliśmy. Tak? Ale nie tylko, bo faktycznie wchodzisz tak na przykład do meczyków i tam rozstajesz po kątach. To ja będę mówił i słuchaj ta. I wszyscy, o kurde, dobra, okej, posłuchajmy, co masz do powiedzenia. A miałem okazję wcześniej gdzieś być? Czy jak byłem w lidze minus na weszło, to siedziałem i milczałem? No nie, generalnie nie. Może byłem w quizie, robiłem quiz u Pawła. To był taki, że no, może byście odpowiedzieli? Źle, no tak, tak. A może po prostu potrzeba mieć miejsce? No, to odpowiedziałeś tak konfrontacyjnie, tak dominująco odpowiedziałeś. W sensie? Że to nie jest kwestia tego, że nagle nabrałeś pewności siebie, tylko że zawsze byłeś pewny siebie, tylko miałeś patrząc sceny. Na programy kanału sportowego, które się odbywały w czasach, gdy kanał sportowy był bardzo wysoko, nie sądziłem, że nie, no ci goście to tak mówią, że my to z weszło, to byśmy nie dali rady nigdy w tym programie wystąpić. No nigdy nie mieliśmy takiego przekonania, ani ja, ani myślę, że wiele innych osób na weszło. Tak, nie, znaczy generalnie się zgadzam z tobą, bo nie patrzę na to w ten sposób, bo zgadziłbym się z tym pytaniem, zanim mi nie powiedziałeś, że po prostu może cię nie było zwyczajnie, bo tak jak teraz sobie przypominam tak na spokojnie, tak jak odwiedzaliśmy na przykład Weszło Polski w kanale sportowym. To robiliśmy show, taka prawda. To też fajnie. Było tak, że raczej nie wchodziliśmy w dyskusję, jaka zazwyczaj tam była, tylko... Narzucaliśmy swój ton. Tylko mówiliśmy właśnie o granulacie. Jak przyjechaliśmy ze Śnieżycą i żeśmy wprowadzili po prostu żarty, no tak było. To nie jest tak, że nagle coś się zmieniło. No tak, to może... Jeśli chodzi o te rozmowy, które mieliśmy, no to jest kwestia taka, że ja mówię, rozmowa, wywiad jest troszeczkę inna niż rozmowa taka w życiu. Ja niesamowicie szanuję, że ty zawsze czekasz, aż ten rozmówca się wygada do końca, bo taka jest kultura rozmowy. Nie przerywasz, poczekasz, aż on się wygada. Tylko że, no mówiąc wprost, ostatnio rozmawiałem z Romanem Kołtoniem, chłopaki, trochę tego gościa nie upilnowaliście. Nie? Więc sam Roman zwrócił uwagę, że może trzeba było mu przerywać część, bo w wywiadzie tak się robi. I no. Staram się ten wywiad moderować, a nie tylko zadać pytanie i czekać, aż Roman Kołtoń opowie całą historię Polski. I to jest to pamiętajmy, wywiad to nie jest przerywanie podczas wywiadu, to jest próba moderowania wywiadu. I staram się to robić częściej od ciebie, bo wiem, że ty kierujesz się tutaj zasadą życiową, kulturą dyskusji życiową. Wydaje mi się, że masz też po prostu przepotężne doświadczenie w wywiadach i tutaj sam wspomniałeś o tym, że miałeś dwa cykle tak naprawdę i jeszcze te duże wywiady się pojawiały gdzieś w środku, więc no zrobiłeś tego w życiu setki, jeśli nie tysiące tak naprawdę. Raczej to będzie ze parę setek, a nie. Moim pierwszym wywiadem był wywiad z Romanem Kołtoniem dwa tygodnie temu, więc tutaj wychodzi po prostu, że z starym wygą dziennikarskim i bardzo dobrze, bo faktycznie to zazwyczaj pomaga w tym. Ja bym chciał, żebyś na przykład częściej przerywał i sam przerywał gościowi w tych rozmowach, ale wiem, że to jest twojej naturze, żeby poczekać. Ja i nie mam siły szczęścia. Fajnie, ktoś nawet timestampa wstawił, że tam 401 minuta, Kuba nieporadnie próbuje dojść do głosu. I potem tak mówię, a zobaczę, kiedy się udało. 47 minuta, udało się wtrącić z pół zdania. Mówię, no dobra, no w sumie okej, płacą od godziny. Ja też z tym podczas tych rozmów, także no, znowu ja przerywam. Dobrze, tak. Z Ireneuszem Mamrotem było moim zdaniem dość równo. Bo to też Ireneusz Mamrot był taki bardziej... No, nie szedł aż w tak długie dygresyjne monologi. Syntetyczne. I tam było to porównanie. Było super. I to była bardzo dobra rozmowa. Tak? A gdy gość ma skłonność do monologów, bywa z tym różnie i wtedy no, tak to może ostatecznie wypadać. Ale rzeczywiście ciebie mogą śmieszyć te komentarze. Mi jest głupio. Dobrze, to postaram się. Nie. Kuba, rozwinąć. Zostań sobą. Absolutnie nie o to mi chodzi. Tylko, że rzeczywiście mówię, kurczę. Nie, może z doświadczeniem też mi przyjdzie. Nie chciałbym, żeby tak to wyglądało. Że wiesz, że później jest to postrzegane, że my rozmawialiśmy, a ty. A ja no, byłem. Odsyłam do tej rozmowy z Ireneuszem Mamrotem. Była świetna i świetnie ją współprowadziliśmy. Dobrze. Ale nie, mówię, okej, po prostu też może nabiorę doświadczenia w tej kwestii. Ale wszystkich na pewno cieszy, że jesteś taki dynamiczny, bo się miło ogląda w programie, kiedy jesteś taki dynamiczny. No, mówię, tutaj moim zdaniem nic się nie zmieniło. Taki sam byłem w Lidze Minus, jak mnie Paweł Paczul zapraszał, czy jak byłem w quizach z tobą.
też myślę, że. Wtedy nie miałem okazji oglądać. Myśmy nawet Tetryków, a byliśmy na przykład w quizie o Łodzi i też był klimat. Nie miałem okazji oglądać tego, bo byłem tam wtedy. No właśnie, więc może stąd to wynika. Nic jakiegoś specjalnego się nie stało. Czyli to nie granulat Szkurina. Pytanie numer 46. Konrad Hornowski. Czy prezentowany w Tetrykach pozytywny pesymizm przekładacie również do domów? Czy z małżonkami też wchodzą żarty, rozkminy w stylu Huba Drzewna jako wzór do naśladowania? Chcesz rozpocząć? Odpowiedź na to pytanie? Właśnie nie. Chyba nie. A u mnie raczej tak. Chociaż Ania trochę stara się stopować, żebym aż tak może pesymistycznie nie podchodził. Zwłaszcza do oceny samego siebie. No, czy tutaj ci trochę nie napsułem? Nie miałeś kiedyś takiego. Nie. Chodziłeś ze tego wesołego. No, ale wciąż chodzisz. Wiesz, to jest tak w tym memie, do którego się odwołałem wiele razy, że na początku byłem, życie jest bez sensu, ale potem byłem, życie jest bez sensu. A, no to tak. Że bo prawda, generalnie to jest to. Uświadamiasz sobie, że bardzo dużo rzeczy jest takich, na które nie masz wpływu, ale na które nie masz wpływu, no to trudno jest z nimi walczyć, no bo nie obrażysz się na słońce, że nie wzeszło dzisiaj, tylko jest zimno. No to jest łatwiej, tak mi się wydaje. I tak samo jeśli chodzi o ten pozytywny pesymizm w życiu, no to też bardzo pomaga. No, nie mam wpływu na to, że nie wiem, że coś się wydarzy kompletnie niezależnego ode mnie, czy nawet od Antka, czy od Stasia w ich życiu. No to nie będę się zamartwiał teraz, że Antek się przewrócił, skoro to niczyja wina, no był nierówny chodnik, więc się przewrócił. No trzeba po prostu zadbać o to, żeby go nie bolało. Więc myślę, że zdecydowanie tak, nie żyję tymi zasadami nie tylko jeśli chodzi o kibicowanie UKS-owi, ale tak ogólnie, bo jak jesteś przygotowany na najgorsze, to jest ci łatwiej się mierzyć z tym średnim, bo zazwyczaj życie daje średnie non-stop. Mhm. Więc jak jesteś przygotowany na najgorsze, a dostajesz średnie, no to już jest pewien sukces. O, super. Dzisiaj pada, ale nie aż tak mocno, żeby miał przeboknąć do szpiku. Garda z pokory. To jest to, co na pewno też jest w tej filozofii ważne. Że taka naprawdę szczera, żeby nigdy nie opuścić gardy z pokory. No to na pewno, bo ja tak. Ostatnio też sobie o tym myślałem, że bardzo długo się martwisz tym, czy następnego dnia będzie lepiej niż było i tak dalej, a jak już masz na tyle dobrze, że nie chciałbyś po prostu tego stracić, no to się zamartwiasz tym, że przyjdzie taki dzień, że to wszystko stracisz. I żyjąc w przeświadczeniu, że to się może zdarzyć, no jest łatwiej doceniać też to, co masz w tym momencie. Łatwiej jest się cieszyć z tego wszystkiego, co masz, kiedy nie mówisz sobie, kurde, a mógłbym teraz leżeć na plaży w Miami, tylko myślisz sobie, kurczę, a mógłbym teraz nie mieć nic z tego, co mam. Musiało się bardzo dużo rzeczy wydarzyć, żebym miał to wszystko, co mam. Tak, tak. Czytałem ostatnio takie eseje i tam było dużo refleksji. Eseje o takim w szerszym kontekście, o naszym społeczeństwie, o naszym tempie życia i tym podobnym. Że one wiele mówiło o naszym społeczeństwie. Wiele mówiło o naszym społeczeństwie. I na przykład tam było coś takiego, co bardzo odnosiłem do naszej branży, do naszej pracy, że jest taka presja osiągnięć. Że generalnie jest presja osiągnięć, która gdzieś płynie jakby z zewnątrz, ale rzeczywiście się na niej fiksujemy i przez pryzmat osiągnięć takich często właśnie zawodowych, myślę, że bardzo postrzegamy się i bardzo na to zwracamy uwagę, czy dzisiaj było, czy dzisiaj to. I w naszej branży, Kuba, łatwo w to wpaść, że sprawdzamy te liczby. Porównujemy, tak? Tu tak, tu śmak. A to jest bardzo, bardzo toksyczne i generalnie szczęśliwy jest tego nie robić. Skupić się na tym, żeby zrobić dobrze swoją robotę i później już zamknąć. Nie twierdzę, że tak robię, bo też oczywiście sprawdzam, jak nam poszedł wynik, jak ostatni odcinek, jak ten, jak nowy format, jak poszło innym. Tak po prostu jest, ale zgadzam się, że to są kompletnie niepotrzebne narracje w życiu. I taka presja osiągania jest bardzo męcząca i wtedy się nie możesz skupić na przykład na tym, co ty robisz, czyli co odpalę Baldura. I zajebiście. Polecam. Ja sobie właśnie też z tym walczę, dlatego nie mam już Twittera. Kiedyś dla mnie było ważne, kurde, coś na Twitterze napisać, żeby poszło i poniosło. To jest typowo hobbystycznie, jak akurat raz na, naprawdę bardzo rzadko, jak ktoś teraz przejrzy, w zasadzie ostatnio mój Twitter to jest tylko zajawki programów. Nie korzystam z niego w inny sposób, po prostu nie ma na niego miejsca w tym momencie. Jeszcze propaganda
Pro CPK. Nie, ale masz rację, z tą presją osiągnięć. Bo z presją osiągnięć jest straszna. Wydaje mi się, że to chyba możliwe, że w każdej branży. A tak może znajdę nawet cytat, bo pamiętam, że także jakbyś mógł, a ja poszukam może. Dobrze, to ja się wypowiem w temacie presji osiągnięć. Tak. Że, jestem bardzo ciekaw twojego zdania. Że generalnie to jest to dosyć naturalne i porównywanie się też jest bardzo naturalne. I wydaje mi się, że dopiero jako społeczeństwo, tak ogólnie, to dorastamy do tego, żeby sobie uświadomić, że być może to jednak aż tak do końca nie działa. I dużą robotę tutaj wykonuje to najmłodsze pokolenie, które zarzuca się mu czasem roszczeniowość, czy zarzuca mu się, że nie do końca chce poświęcić całego siebie rozwojowi, pracy, że to jest może szkodliwe. No ale dobrze, że oni są jako taka przeciwwaga dla tych wartości, które dla nas były oczywistością. Ostatnio ktoś wklejał, w ogóle to było super, ktoś wklejał grafikę, która wygrała jakiś konkurs w takim przedmiocie podstawy przedsiębiorczości. To było z 15 lat temu. I tam na tych podstawach przedsiębiorczości był komiks, gdzie była matka z trójką dzieci w takim charakterze, że ona to tylko się od państwa, a my tu pracujemy. Że z dzisiejszej perspektywy patrzysz na to i kurwa, co to jest w ogóle? Co to kurwa jest? A wtedy taka grafika wygrywała konkurs na przedmiocie podstawy przedsiębiorczości, nie? Więc wydaje mi się, że dosyć długą drogę przechodzimy wszyscy, żeby być zwyczajnie świadomym takich kwestii, że to nie jest tak, że musisz koniecznie być idealny i musisz koniecznie równać do idealnych. Bo ja też czasem sobie o tym myślałem, to akurat w momencie, kiedy jeszcze byłem częścią tego bardzo, bardzo mocno. No na przykład porównywałem się z Ćwionkiem, że w sumie zaczynaliśmy w podobnym czasie, mieliśmy podobne możliwości, jeśli chodzi o rozwój. No i Ćwionki się rozwijał, a ja nie. No i po latach Ćwionki jest absolutnym przetopem. No a ja nie do końca. No i jesteś. No okej, okay, no ale sam wiesz, że jak wymieniał stan Rudy Ćwionki, Rocky i my, to były tu pewne dysproporcje, że to nie był jeden tchem. No i znaczy ja to właśnie zawsze podziwiam, że ty znajdujesz czas dla siebie, nie? Dla tych, na grze we klasie, tak? Na pracę w szkole, tak? To są przepiękne rzeczy i biorąc szerszy kontekst, to Kuba, wow. Nie, nie myślisz tylko o rozwoju właśnie, że nie wiem, to muszę w dziennikarstwie coś ten, tylko właśnie okej, mam ochotę uczyć w szkole, to sobie uczę. Mam ochotę grać w klasie, gram w klasie, to jest przepiękne, to jest wielki sukces moim zdaniem, szczerze, bez żadnych tej, że tak sobie poukładałeś to życie, że masz czas na rodzinę, masz czas na siebie, masz czas na pracę. Wielki sukces. To jest sukces Wojtka przede wszystkim, pamiętajmy, i Michała. No to jest, no, masz rację, tylko... Naprawdę, to jest naprawdę, bo dużo osób osiąga sukces zawodowy, ale brakuje im czasu na rodzinę, ale brakuje im czasu na siebie. Ciebie mam wrażenie, że potrafisz znaleźć czas na te różne rzeczy. Nawet jeszcze geberit powalczyć z nim. Ale widzisz, to jest najważniejsze moim zdaniem, że nie osiągniesz tego, jeśli zawsze będziesz równać do najlepszych. Bo nie będziesz w niczym najlepszy, jeśli będziesz rozdrabniał to swoje, wiesz, na inne rzeczy. Nie wiem, powiedzmy, że temat wakacji. No być może fajnie by było na plaży w Miami, ale uważam, że równie fajnie może być, zwłaszcza w takim otoczeniu i z taką ekipą, czyli za nimi i z chłopakami, na plaży w Sulejówku. Nie wiem, czy w Sulejówku jest jakakolwiek plaża. I jak do tego dojrzejesz, że być może nie potrzebujesz mieć 2x, bo już pół x jest wystarczająco, to wtedy jest zdecydowanie łatwiej sobie ten zacznie. Zacznijmy traktować poukładane życie rodzinne i czas dla siebie w kategoriach osiągnięć, a nie tylko to, że ktoś zrobił coś w pracy. To jest właśnie ta kultura pracy, która nas zabija. Człowiek nie jest stworzony tylko po to, żeby pracować. Naprawdę, człowiek i życie to jest coś więcej niż praca i zapierdalanie. Zacznijmy traktować to, że ktoś znajduje czas, nie wiem, na swoje pasje jako osiągnięcie, bardzo duże. Jako czas na bycie dobrym, nie wiem, ojcem, mężem, jako bardzo duże osiągnięcia, a nie tylko pracę, te rzeczy. To jest bardzo ważna rzecz i mam te cytaty, Kuba. To jeszcze bardzo, tylko tak, uzupełnię twoją wypowiedź, że łatwo jest takie rzeczy mówić z perspektywy dosyć poukładanego życia pod względem takim, no, materialnym zwyczajnie, bo wyobrażam sobie tych, którzy nie mogą dzielić w taki sposób życia, bo zwyczajnie walczą o przetrwanie. Oczywiście, jest wszystko kwestia skali. Na ile oni z tym czasem wolnym potrafią po prostu w tym czasie wolnym, w tych warunkach zrobić z nim tyle, ile się da, to proste. No tak, to prawda. Natomiast na pewno w mojej myśli są z tymi ludźmi bardzo mocno, bo wierzę, że idą ku lepszemu światu dla siebie. Mhm. Mam te cytaty i bardzo ciekawe z punktu widzenia naszej branży. Posłuchaj, Kuba. Nowe technologie
wyzyskują nas jeszcze skuteczniej. Mobilność pozwala bowiem zmienić każde miejsce w miejsce pracy, a każdy czas w czas pracy. No, tutaj masz Twittera, prawda? Możliwość przeglądania wyników i wszystkie tym podobne krace. Miejsce pracy, do którego trzeba było pójść, wyraźnie odróżniało się od przestrzeni niepracy. W wielu zawodach ta różnica została dzisiaj całkowicie zniesiona. Samo urządzenia cyfrowe czynią pracę mobilną. Każdy nosi swoje miejsce pracy ze sobą, niczym mobilny obóz. To jest, myślę, że w kontekście naszej branży bardzo tutaj, mam wrażenie, istotne. I to, do czego chciałem nawiązać w szerszym kontekście. Łukasz Schneider też miał bardzo podobny felieton w tym wydźwięku. Jeśli chodzi o pracę zdalną, to by chyba było, ale... No ale podobny wydźwięk, że w sumie pracujesz cały czas. I tu jest kwestia tych osiągnięć. Jesteśmy w o wiele większym stopniu społeczeństwem osiągnięć, które oddzielają nas od siebie nawzajem. Podmiot osiągnięć wyzyskuje sam siebie aż do załamania. Piękny projekt ja okazuje się pociskiem, który kieruje teraz przeciwko sobie. Czyli wiesz, jakiś projekt, że muszę, że osiągnę to, jest tak naprawdę pociskiem samego siebie. To jest moim zdaniem bardzo mocne. No. Tak, generalnie coś w tym jest. Porównując się z najlepszymi, to mógłbym wpaść w bardzo duże kompleksy, ale jak porównujesz się z najlepszymi, uświadamiasz sobie, że jesteś od nich kilka poziomów gorszy, ale za to robisz coś, co lubisz i jednocześnie nie musisz się martwić wieloma kwestiami, no to jest okej. Okay. Ja jestem dobrze. Za kultem życia, a nie kultem pracy. Pewnie. Praca jest ważna, tak, ale po prostu mam wrażenie, że te proporcje u nas są zachwiane. O tym są też te eseje, że ludzie swoje tożsamości budują wokół swojej pracy. No tak, tak, tu masz rację. A to naprawdę człowiek jest tutaj krótko i naprawdę głupio później spojrzeć na swoje życie. No głównie to pracować. Czasami no, tak po prostu też jest, tak jak ty mówisz, nie? Ale można siebie określać przez bycie na przykład ojcem. To naprawdę można to ustawić jako trzon swojej tożsamości zawsze. No tak, tak, bo tu wydaje mi się, że dosyć dobrą syntezą jest to, czy faktycznie definiujesz się przez pracę, mimo że takie minimum bytowe to już zapewniłeś x lat temu, czy definiujesz się przez pracę, bo faktycznie jeszcze walczysz o to, żeby mieć to minimum bytowe, to jest dosyć duża granica, gdzie tutaj możesz postawić. Są różne etapy w życiu, tak, rzeczywiście był czas, kiedy bardzo mocno określałem się przez pracę, bardzo dużo poświęcałem, ale będzie później pytanie i takie, czego mogą nas nie wiedzieć widzowie, w czym się różnimy w życiu codziennym i myślę, że to, że dla mnie najważniejszą częścią obecnie swojej tożsamości jest to, żeby być dobrym tatą, dobrym mężem. To jest podstawa. A tego no, nie widzicie w programach, siłą rzeczy. A to jest dla mnie podstawa życiowa, najważniejsza część mojego życia w tym momencie. I to jest po prostu to, a nie praca, śmieszkowanie i tak dalej. Dobrze, osiągasz sukcesy również na tym polu. Ale to do tego pytania przejdziemy. Oczywiście. Pytanie numer 47, Popiel Damian. No nie, no to wybierz te pytania do mnie, Dobrze, jedno. To w takim razie, czy uprawiałeś kiedyś jakiś sport i jak ci szło, nie liczy się gra w B-klasie? Nie. Ajajajajaj. Przejdź dalej. Ale grasz w szachy. Nie gram w szachy. A. No dobra, to przejdźmy dalej. Pytanie do ciebie. Czy nie rozważałeś częstszej gry w piłce sześcioosobowej? No, gram już tyle, że i tak zbliżam się do granic tolerancji mojej rodziny na liczbę rozegranych przeze mnie spotkań. Dobrze, drugie pytanie, myślę, że takie, które mnie tutaj najbardziej ciekawi. Wspominałeś kiedyś, że Wojtek Hadaj przestrzegał cię, abyś nigdy nie pracował dla klubu, któremu kibicujesz. Czy nie obawiasz się, że praca twojej żony w ŁKS-ie może zachwiać pozytywnymi emocjami, jakimi darzysz klub? Czy ciężko, no i tutaj jest pytanie o też ten półtora tygodnia, kiedy nie było Ani, ale tak, moim zdaniem, czy to, że Ania pracuje w ŁKS-ie w tym momencie, czy uważasz, że to może w jakiś sposób w pewnym momencie stać się jakimkolwiek kłopotem? Właśnie nie, bo być może inaczej by było, gdyby Ania pracowała, nie wiem, jako dyrektor sportowy albo jako, nie wiem, prezes, wiceprezes. Natomiast jako psycholog ona naprawdę nie mówi mi nic totalnie. Także ja nawet nie wiem, czym ona się dokładnie zajmuje, więc tutaj pod tym kątem, no i też nie ciągnę za język, bo wiem, jak ważna jest praca psychologa i wiem, czym się rządzi, jakimi prawami. No, nie za bardzo bym sobie życzył, żeby ktokolwiek dopytywał psychologa, z którym ja się konsultuję, na temat tego, co ja tam się wykonsultowałem. Więc ja nie pytam, Ania sama z siebie się tym na pewno dzieli, więc tak naprawdę nic się tutaj nie zmieniło pod kątem tego, że Ania współpracuje z ŁKS-em.
w stosunku do tego, co było, kiedy nie współpracowała, więc nie. Natomiast jak sobie poradziłem przez te dwa tygodnie, no nie poradziłem sobie. No znowu, dopiero co powiedziałeś, że sobie poradziłeś. A teraz już wchodzi ten... Przeżyliśmy, przetrwaliśmy wszyscy to. Wydaje mi się, że w międzyczasie synowie nie zapomnieli, jak wygląda jedzenie, nawet zdrowe czasem, więc no, przetrwaliśmy. Natomiast tak generalnie to nisko oceniam swoje możliwości na tym polu. Natomiast przetrwałem. Wydaje mi się, że to nie było oczywiste. Nie wszyscy wierzyli, że faktycznie przetrwam te 14 dni. Mhm. Tutaj też do ciebie. Czy nie przeszkadza ci w byciu zaangażowanym w środowisku kibicowskim, że niestety za wieloma zgodami i kosami stoją brudne interesy, a cała otoczka jest przykrywką? No właśnie, tu był ciężki moment, taki jeden w sumie, który mogę wskazać nawet konkretnie, że to był 2016 rok, kiedy się bardzo mocno wywróciła mapa zgód na mapie Polski, ale przede wszystkim wywróciło się takie przekonanie, że jesteśmy jedną całością, bo bardzo intensywnie, zwłaszcza w okresie przed euro, no to było tak, że my jesteśmy Polska kibolska, my wszyscy jesteśmy jak jedna pięść, że okej, na co dzień nas dzieli mnóstwo, natomiast jeśli jest jakiś wspólny zewnętrzny wróg, to my się jednoczymy i w ogóle możemy zrobić bojkoty na stadionach, możemy z politykami walczyć, wszystko możemy, bo jesteśmy tak zjednoczeni, tak zgrani. I od, wydaje mi się, tych ładnych 8 lat mniej więcej, ale to zaczęło się już wcześniej, nie ma czegoś takiego. Każda ekipa jest swoja. Możesz się czuć faktycznie jakiś sposób, nie wiem, że mam dużo wspólnego z kibicami Lechii Gdańsk albo dużo wspólnego z kibicami Jagiellonii Białystok, ale takiego ogólnopolskiego zjednoczenia nie ma, co widać nawet w różnych bojkotach. Tam różne ekipy siebie wzajemnie bojkotują. Więc jak sobie to uświadomisz już, że nie ma czegoś takiego, że jesteśmy jedną wielką Polską kibolską, no to wtedy nie musisz brać odpowiedzialności za to, jak wygląda mapa kos i zgód. A jeśli chodzi o UKS, to tutaj akurat no, my mieliśmy za mojego świadomego kibicowania, czyli ostatnie 25 lat tak naprawdę, no to mieliśmy przez ten czas 4 zgody, z czego 3 mamy nadal. Więc wydaje mi się, że po prostu mam to szczęście, że kibicuję klubowi, który, nie powiem, że stoi od tego daleko, bo wiadomo, że na trybunach jest miejsce dla każdego, tak to określę dyplomatycznie, ale no, nie byłem nigdy w takiej sytuacji, że tydzień temu pozdrawiałem inną zgodę, a teraz już muszę inną, bo się zmieniły szlaki. Mhm. Więc to duże szczęście, że akurat u nas rządzą tym ludzie, którzy nie działają w taki sposób pochopny. To jeszcze odpowiem tu na pytanie Damiana. Czy planujesz jakiś powrót do pisania felietonów, niekoniecznie sportowych? I podobał mu się felieton o Znochorze, który napisałem. I to jest ciekawe. Był długi. No tak. Czuć było, że dawno nie pisałeś. No ale tak, bardzo dobrze mi się go pisało. I tak, myślę, że miałbym pomysły na właśnie felietony niepiłkarskie, które byłyby trochę w duchu tamtego, czyli długie, gdzie każde zdanie jest zadbane, tylko i miałbym na to teoretycznie czas. Tak jak mówiliśmy, nie pracujemy aż tak wiele, żeby czas na napisanie felietonu niesportowego się nie znalazł. Miałem nawet na to pomysły, ale ostatecznie teraz, zawsze jak sobie zadaję pytanie, czy chciałbym teraz usiąść i poradzić nad felietonem, a czy chciałbym, nie wiem, spędzić najbliższe 2 godziny bawiąc się z córką, idąc na spacer z żoną i córką, albo gotując obiad dla dziewczyn, które właśnie mają drzemkę w ciągu dnia, to odpowiadam sobie, że zawsze wybieram to, a nie, dobra, słuchajcie, zajmijcie się sobą, bo ja teraz piszę felieton. Nie warto, to mogły być ciekawe felietony. Mogły mi coś dać zawodowo. Nie warto. Po prostu. Wybieram to. Jako twój kolega się cieszę, a jako twój czytelnik zobaczymy. Nie, potem to ci zdradzę, spoiler, dzieci potem idą do placówek edukacyjnych i się robi przestrzeń na to, żeby coś napisać. Dobrze, może tak będzie. Teraz mała jest cały czas w domu, więc na pewno nie. Dobra, zaczniemy. Adam Koniecki. Jesteście ojcami pełną parą, chciałbym was zapytać o wasze doświadczenia. Jakie znacie najgorsze wynalazki pomagające w wychowaniu małych dzieci? Dla przykładu, mój synek dostał ostatnio kubek z silikonowym, antypoślizgowym spodem. Przy nawet drobnym puknięciu w kubek szansa, że się przesunie, jest zerowa. Naczynie od razu się przewraca, często wylewając swoją zawartość. Ciekawe. No. Nie ślizga się, a się przewraca. Rewelacja. Tak samo są te kubki w jakimś takim dziwnym kształcie. Takie tu, żeby się łatwiej piło, nie rozlewało. Kubek, tak? I on zawsze jest tak niewyważony, że troszeczkę, no. I on już...
już się cały wypierdziała. Jest takich rzeczy parę. Wydaje mi się, że to o czym wspomniałeś wcześniej. Zestawy, które dobrze się bawisz, tylko jak jest cały zestaw. Ale jak zgubisz jedną maluteńką część, to wszystko jest do dupy. Okan dupy potuc. Takich zabawek jest niestety dużo i coraz więcej, podejrzewam, będzie. Ja najbardziej nie cierpię zabawek grających. Z Przemkiem Langerem o tym już kiedyś rozmawialiśmy. Zabawki grające, osobny krąg piekła. Mam taki jakiś zestaw kluczy, tam są jakieś pokrętła, jakieś rzeczy. No, moja córka lubi się tym bawić, tam, tylko ona ma też tak, że zawsze jak to poruszysz, to idzie dla Elizy. I już jest oczywiście rozładowana, bo te... A, to jeszcze. I wiesz, i ona się bawi, widzę, że jej to sprawia przyjemność, że się bawi, ale ta muzyka leci już 10 raz. Yes. To jest najgorsze. Dlaczego ten mały śrubokręcik zawsze jest potrzebny? Normalną śrubę tam kurwa wrzucić, tak. A nie? I te baterie nawet, wiesz, to trzeba właśnie jakiś taki maleńki śrubokręcik. No nie jesteś w stanie tego wymienić bez zajęcia. Mnie wnerwia ten śrubokręcik. I zawsze jest tak, mam ten śrubokręcik, mam, mówię, dobra, teraz go tak odłożę, żebym nie zapomniał. Tu go odłożę, tu leży, jak będzie trzeba wymienić baterię, to on jest tu, ja nie zapomnę, że on jest tu. I potem przetrząsam całe mieszkanie, gdzie on jest? Na pewno go kładłem tu. I go nie ma nigdzie. I znowu szukanie 30 minut, żeby odkręcić śrubeczkę, żeby wymienić baterię. Ja już przestałem się tym bawić po prostu. Cieszę się, bo mam w mieszkaniu tak, że mam dwa balkoniki. Trudno je nazwać balkonami. No to jest taki balkon, taki, jakby to nie jest hiperbola, tylko naprawdę jest taki, że możesz tam postawić nawet nie krzesło, dwie nogi od krzesła i już dwie stoją wewnątrz mieszkania. I jeden balkon jest taki, że są tam kwiaty, których nikt nie podlewa właściwie. Znaczy, są doniczki. Już chyba nie ma tam kwiatów, są tam doniczki. A drugi... Ja kończyłem podstawówkę, a nie ogrodnictwo. Mam to samo chyba. A drugi balkon jest taki, że tam wrzucam grające zabawki i te zabawki, których wolałbym nie widzieć. I tamten stosik rośnie. Ja liczę na to, że wiatr je wywieje tam po prostu, ale na razie tam po prostu są. Trwają. Nie dla grających zabawek. Nie róbcie sobie tego. Bym się wiedział, o fajnie, jaka grająca zabawka. Nie. Dramat, naprawdę. A im gorsza bateria, tym gorzej. A im gorzej, tym jeszcze... Ale w ogóle nie mieszczą mi się w głowie grające zabawki, których nie da się wyłączyć. A są takie. Są. Mam od ciebie takiego misia. Nie, na pewno nie. To musiał ci ktoś inny. Kubuś Puchatek, grający. Ja naprawdę mówię, a dlaczego się go nie da wyłączyć? Dlaczego nie ma jakiegoś przycisku, żeby go wyłączyć? Ale to nie jest ten od góry naciskany? Nie, jakiś taki miś, co się włącza po prostu. Nie da się go wyłączyć, on nie ma przełącznika. No trudno. Wiesz, sprawił mi duży problem, ale już dlaczego nie. Dlaczego nie ma tego przełącznika? Dlaczego nie ma? Kula, którą mam od ciebie, super. Mnóstwo razy się przydała w trudnych sytuacjach. Jedna z najważniejszych zabawek pierwszych miesięcy. A dlaczego mi się nie chce, nie ma wyłącznika? Też zadawałem sobie to pytanie bardzo długo, ale teraz ty sobie zadajesz to pytanie. Później sobie będzie zadawał, dałem smyk. Miałem wybór, balkon albo do ciebie. A na balkonie już leżała wtedy taka krótkofalówka, która strasznie trzeszczała i też nie dało jej wyłączyć. Ona do dzisiaj tam trzeszczy. Jak ktoś na osiedlu powie, że nie wiem, duchy u nas grasują, nie, to krótkofalówka trzeszczy na balkonie. Dobrze, to jest tak. Pytanie numer 113. Ad Handler. Kto lepiej wychodzi na waszej współpracy z Jackiem? Wasz duet czy Jacek? Nasz duet. I tak pozostaje. Zdecydowanie. Dlatego zawsze, za każdym razem podkreślamy. Przyjdźcie. Piotrkowska 79, papo, to chodzi. Możecie powiedzieć, że nie wyrzucajcie ich. Nie wyrzucajcie. Nie chcę jeszcze, to nagrywają. Jak wygląda kącik Mateusza podczas domówek i dlaczego odzywa się na nich tylko w kwestiach technicznych? Nie wiem, to pytanie do Mateusza w sumie. Chcesz odpowiedzieć Mateusz na to pytanie? Mateusz mówi, że nie chce odpowiedzieć na to pytanie. Ale zawsze bardzo mi się podoba ten pomysł, który miał Mateusz, że przyjdzie na domówkę i będzie po prostu całą domówkę siedział, nic nie powie. To czekam na ten pomysł. Coś wspaniałego. Zadzwania się. Wszyscy tak będą mówić. O, ciekawe, coś się zacięło chyba. Nie słychać. A to nie, to cenię przeciwnika. Piękne, to taki pomysł. Czy chcesz na pytanie o Taurynę odpowiedzieć? Tak, Bern zielony. Bern zielony jest doskonały na rozpoczęcie przygody z Tauryną. Pamiętajcie, pierwsza dawka wcale nie jest za darmo. To jest największe kłamstwo, jakie tylko kinematografia i literatura i różne programy społeczne zaszczepiło w dzieciach. Pytanie 125. Czy wasze rodziny i dalsi znajomi zdają sobie sprawę, że tworzycie jeden z lubianych i oglądanych programów na piłkarskim YouTubie? Czy pytają was, kiedy znajdziecie jakąś prawdziwą pracę? Czy powiem tak, raczej nie zdają sobie sprawy i dobrze. Ostatnia osoba z bardzo bliskiego mojego kręgu rodzinnego zadaje mi pytanie, czy jeszcze pisze o piłce. Czy jeszcze się zajmuje piłką nożną?
Mogę ci powiedzieć, że nie, nie piszesz już o piłce? Nie mają pojęcia. Nikt sobie nie, nikt z moich bliskich, poza moją żoną, nie zdaje sobie sprawy. Czym się zajmuję? O co w tym w ogóle chodzi? Absolutnie. Wciąż... Zero też dzięki temu zero szacunku do mojej pracy często. Z tym to się wiąże, że no coś tam robi, nie wiem co, ale to dziwne jest. Na to się zaraz skończy. Ja... To się sprawdzą, ale nie ma żadnego przełożenia. Zawsze najbardziej mnie bawił, bo moje blokowisko jest takie tradycyjne, bym to określił. Czyli są tam osoby, no, hierarchia w bloku jest ustalona. Zawsze ktoś filuje. Czasem to jest jedna pani sąsiadka, czasem inna, no, ale generalnie wszyscy wszystko wiedzą, bo panie sąsiadki mają specjalny obieg informacji, tak żeby cała klatka zawsze wszystko wiedziała. Żeby każdy był wtajemniczony, że tak, na trzecim to teraz tutaj jest w ciąży ta pani. Nie, nie jest w ciąży, to po prostu jej się przytyło. Nie, nie przytyło jej się, bo ja już rozmawiałem, widziałem jak wchodzi z wózkiem. Jest obieg informacji. I ja wiem, że jestem niezbadaną zagadką. Tak? Niezbadaną. Co on robi? Czym się zajmuje? I wiem, jakie mogą być pogłoski generalnie. Bywa, że wychodzi w nocy. Ubrany jak do pracy. Albo wieczorem. Czasem. I chodzi z takim neseserem. I ma podejrzanie duże źrenice. A kiedyś widziałem, jak wracał o czwartej. Więc zostawiam tutaj niedopowiedzenie. Nie, absolutnie. Przepięknie. To są właśnie te momenty, kiedy wspaniale potrafisz opowiedzieć, zrobić tę historię całą dłuższą opowieścią. Ja mogę tylko kolejny raz powtórzyć. Nie mają, nie rozumieją, nie wiedzą, nie przyjmują do wiadomości tego. Jest to trudne. Jest to trudne. To teraz ja już zrezygnowałem. Po prostu jestem pariasem w tej rodzinie największym. Przyzwyczaiłem się do tego. Jestem po prostu tutaj w rodzinnej piwnicy. No ten tam coś robi. Ale... Może kiedyś się ogarnie. To jest tak, że no, czarna owca rodziny. No jestem czarną owcą, jeśli chodzi o życie zawodowe. Pamiętaj, że są te krótkie momenty chwały, kiedy trafiasz na Make Life Harder. Moja rodzina nie śledzi Make Life Harder. A, widzisz, kurde. U mnie jest przynajmniej tak, ale że... Ale to tak, czasami ktoś tam jakiś dalszy znam. O, to ty jesteś? To widziałem takiego... Co to się stało? Tweeta był na Polska Myśl Szkoleniowa na przykład. No. O, kurde, ale nie no, to osiągnąłeś sukces w życiu, że Polska Myśl Szkoleniowa... Czy taki ty? Co, z takim pariasem? Nigdy się nie spodziewałem, że dealer narkotyków będzie na Polska Myśl Szkoleniowa. Tak, to jest wspaniałe. To jest jeden z moich ulubionych narracji, że absolutnie każdy, nikt nie szanuje. Ale, to jest dobre. To pomaga budować gardę spokoju. Poza tym nikt od ciebie niczego nie oczekuje. No, Kuba mógłby coś zrobić, ale no nie zrobi. Ale muszę chyba iść w to. Zaczynam od tego. No nic nie ma na tym pracy. Ale... Sprzątam ogródki działkowe chociaż. Cokolwiek robię, nie wiem. Wczoraj było śmiesznie, jak rozmawialiśmy za nią. I no, mniejsza jakby kontekst rozmowy. Chodziło o to, że Ania starała się powiedzieć, że jakby ktoś mnie poprosił o pomoc w jakiejś kwestii. I tak mówi, no nie wiem, no poprosiłby cię o pomoc, żebyś naprawił zlew. No nie, nie. W sumie, albo jakby poprosił cię o pomoc, nie wiem, żebyś coś w komputerze zrobił. Albo nie wiem, wniósł coś ciężkiego. Koty ogarną święta. No tak, to jest maks. Wyprowadzić psa, to jest już maks, jeśli chodzi o przysługę. Więc jeśli chodzi o przydatność dla społeczeństwa, nie jest ona wysoka, no niestety. Ale tak jak wspomniałeś, to dobrze. To dobrze, tak, bo oczekiwania są niskie. To jest bardzo wesołe, tak. Więc jak najbardziej. Expectations are low. Pytanie 136, Micha Kurek. Kuba, jak to jest z twoją pracą jako wofista? Praca z zamawiania. Gol.pl płaci chyba wystarczająco dobrze, by nie musieć dorabiać. Dopytuję po fachu jako nauczyciel fizyki. Generalnie to tak. To jest od początku do końca praca z pasji. Natomiast był taki moment, kiedy wydawało mi się i wydaje mi się, że nie wydawało mi się to bez przyczyny, że jestem już bardzo na aucie, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Że... Było to kiedy? Kiedy zmieniliśmy barwy, no tak naprawdę. No nie, może wcześniej, może z rok przed tym, jak zmieniliśmy barwy. No, nie pamiętam konkretnych dat, ale byłem przekonany, że to już od moje ostatnie miesiące jako dziennikarz sportowy i że trzeba będzie w końcu się zająć poważną pracą, zwyczajnie. Ja też tak myślałem wtedy, czymś, o sobie. No, czymś, czym jestem dobry, że trzeba będzie faktycznie zacząć uczyć dzieci. I stwierdziłem, że zacznę od tego, żeby zacząć, bo nigdy nie pracowałem jak nauczyciel, że wezmę sobie na próbę parę godzin po to, żeby sprawdzić, czy w ogóle to jest coś, co ja umiem robić. Bo wydawało mi się, że umiem robić. Akurat jeśli chodzi o moją samoocenę, jest niska, ale umiem zajmować się dziećmi w szkole. To jest coś, w czym na pewno dobrze się czuję i co uważam, że robię dobrze. I wtedy wziąłem te parę godzin. Spodobało mi się generalnie. Natomiast w międzyczasie się stało tak, że przestałem być na aucie w dziennikarstwie, tylko stałem się twarzą transferu razem z tobą, gdzie no,
dosyć drastycznie podskoczyła nasza wartość na rynku transferowym, tak bym to określił, bo zaczęliśmy być doceniani bardzo, bardzo mocno. I wtedy to już faktycznie było wyłącznie hobby, że coś, co miało być jakimś przygotowaniem takiej poduszki, na której mam wylądować, jak już zostałem wykopany po prostu z branży, na co się zanosiło bardzo mocno. No wtedy mogłem z tego zrezygnować, ale w sumie nie chciałem, no bo czas był na to, żeby to robić. Trochę tylko zredukowałem tam liczbę godzin chyba ostatecznie. No a frajda mi pozostała, więc... I to jest właśnie kapitalne o to w stosunku do tego, o czym mówiliśmy. Bo ktoś może powiedzieć, czekaj, no masz na gol.pl dość pieniędzy, żeby móc sobie z tego pracować. To po co sobie dokładasz te prace w szkole? Bo chcesz. Bo no. Możesz. Bo to jest coś twojego, coś ważnego dla ciebie. O to właśnie chodzi. To są sukcesy w życiu, a nie tylko to, co często patrzymy jako na sukcesy w życiu. Czy teraz mam prościej dużo, że Stasiu jest w tej klasie, którą uczę? Bo ja uczę jedną klasę. Znaczy najgorzej właśnie... mieć ojca nauczyciela. Tak, ale tylko 2 lata się musi ze mną męczyć. Potem pójdzie do trzeciej klasy. I też już planuję właśnie, jak Stasiu pójdzie do trzeciej klasy, czy to nie byłby czas, że już by sobie dać spokój. Ale wtedy minie rok i Antek pójdzie do pierwszej klasy i będę miał Antka pewnie u siebie. Dlatego sądzę, że już pewnie pozostanę. Natomiast no, na pewno nie chciałbym, żeby to była moja etatowa praca, żebym dzień w dzień musiał po 6-7 godzin siedzieć w szkole. No tak, myślę, że w tym momencie jest taka dobra przyprawa dla ciebie, nie? No, to jest coś, co mi sprawia frajdę. Podejrzewam, że gdybym musiał 6 godzin spędzić w szkole, to nie byłoby już sprawianie frajdy, tylko to byłaby tyrka bardzo ostra. Pytanie numer 148, Clint Dempsey, w zasadzie 2. Czy zdarza się tak, że podoba wam się komentarz stałego użytkownika, którego dość często cytujecie, ale pomijacie ten komentarz, żeby nie było, że kogoś faworyzujecie? Pozwolisz, Kuba, że tutaj jako pierwszy zabiorę głos, bo częściej dyskutuję z czatem podczas programów. No słuchajcie, niektórzy z was są tak kreatywni, że moglibyśmy cytować cały czas jednego użytkownika i to byłby duży wkład do programu. No wszyscy, którzy śledzą czat, wiedzą, jak kreatywny potrafi być Kuktacz. Jak kreatywny potrafi być Adam O. Adam Koniecki. Clint Dempsey. Ostatnio Hubas Bubas. Haldir. Haldir Zero w komentarzach pod programem częściej niż na czacie. Naprawdę, fan widoku z okna Michała Pola. Ja mogę wymienić. Nadwyraz inteligentny pop. Kubek Gwoździ. Ostatnio Pop też w dużej formie. No jest, Jama 200. Marcin Motyl kiedyś, tak? Teraz rzadziej. Ma ważniejsze Marcin sprawy. Smyk. Bardzo cenię. Marcin Smyk. Są takie osoby. I rzeczywiście, no ja... Jest głupio, jakbym cały czas czytał 4 osoby, więc... A w sensie tych osób jest już 8, wymieniliśmy. Tak, tak, więc owszem, ale to nie jest tak, że dobra, teraz w ogóle nie będziemy czytać tego i w każdym programie, no to jest naprawdę taki zalew kreatywnych komentarzy, że szkoda ich nie przeczytać, ale czy trzeba czytać już 7? Czat też żyje swoim życiem, czego najlepszym dowodem jest grupa na Discordzie, gdzie tak naprawdę to jest piękne. My już nie jesteśmy kompletnie potrzebni, tam jest wspaniała społeczność. Ona sobie żyje, dyskutuje ze sobą. I to jest wielki sukces, Kuba, który osiągnęliśmy, że dzięki nam gdzieś w którymś momencie te osoby się zebrały ze sobą. Skrzyknęli się kreatywni, weseli, pełni poczucia humoru. Kreatywni, pełni poczucia humoru i już na szczęście stworzyli sobie miejsce. Na kontrze do nas. Nie muszą słuchać naszych programów, mają po prostu swoją grupę. Wiem, że to jest naprawdę bardzo fajne. To pokazuje, jak gdzieś tutaj. Udało nam się coś. Bez wątpienia. To jest duża wartość. Mówię, to jest normalne, że przestają nas oglądać również inni, którzy już nas oglądają, bo to jest społeczność jest najmocniejsza jednak. I tam po prostu ona jest i kiedyś wchodzili też na czat dla tej społeczności, teraz mają swoje miejsce. I to jest piękne. Gdybym miał więcej czasu, to chętnie bym był na tym Discordzie, ale kiedyś byłem, próbowałem to nadrabiać codziennie i tego było za dużo. Nie dałem rady, więc uznałem, że po prostu no nie wytrzymuję tempa tego Discorda. No, jest ciężko na Discordzie. Był wspaniały. Po prostu nie wytrzymałem tempa. Jak jesteś czymś, no to nawet nie jesteś na bieżąco, odpowiadasz. Ja tam nie potrafiłem włączyć nawet oznaczeń, nie? Przeczytać. Przepraszam. No, dużo jest z takich rzeczy społecznościowych teraz, żeby utrzymywać to. Drugie pytanie. Długo wspominacie swoje nieodpowiednie zachowania, błędy, krytykę skierowaną w waszą stronę, czy od razu to po was spływa? O, tak. Ja latami. Jak się dam, kurczę, przyłapać na jakimś takim oczywistym błędzie, który popełniłem ja, a popełniam ich dużo każdego dnia, no to bardzo długo to rozpamiętuję i generalnie za długo w sumie. Wiem, że nie powinno się tego tak rozkminiać, ale tak mam, że jeśli ktoś w merytoryczny sposób skrytykuje coś, co zrobiłem i będzie miał 100% reakcję, to będę nie spał najbliższe kilka dni i to nawet bez tauryny. Więc
No, nie wiem, w sumie może dzięki temu jestem tak, jak jestem, czyli bardzo łatwo się przyznaję do błędu, nie mam problemu z przeprosinami, wydaje mi się, że to moje zalety, a pewnie nie miałbym takich, gdybym za każdym razem mówił, nie, co on pierdoli, niech on nie krytykuje, bo nie ma racji. Jak ktoś ma rację, to bardzo to przeżywam. Mhm. Ja też bardzo długo analizuję i wspominam swoje nieodpowiednie zachowania. Ty jesteś tutaj, możesz potwierdzić, że czasami wręcz żyję w takim zastanawianiu się, czy nie zrobiłem czegoś źle, czy nie zrobiłem czegoś źle. Nie mam tej pewności, czy może coś jednak palnąłem, czy powiedziałem, czy jakimś swoim zachowaniem nieintencjonalnym jeszcze coś mogłem kogoś urazić, więc tak, to jest bardzo duża linia narracyjna u mnie. I też zauważyłem, że jak masz duży dystans do siebie, dużo z siebie żartujesz, to później to może się stać aż toksyczne, jeśli wszyscy wokół tak na to patrzą. Miałem taki moment wśród swoich tam znajomych i po prostu jakąś granicę też trzeba w pewnym momencie ustalić, bo to się staje w pewnym momencie już tak, że żartujemy cały czas z ciebie, bo ty się z tego śmiejesz i to jest takie fajne, wesołe, a już przestało być w pewnym momencie. No, i mówię, jak masz dużo dystansu, to jest bardzo cenne, ale gdzieś granicę musisz postawić w końcu, że okej, już dajmy spokój. No może. Z bardzo, bardzo dużo dystansu, ale gdzieś musisz po prostu zachować coś. Nie wiem, czy się spotkałem z taką sytuacją. W sumie musiałbym dłużej nad tym pomyśleć, ale generalnie rozpamiętujemy porażki. Rozpamiętujemy. No też przetwarzamy je jakoś, nie? Krytyka skierowana, różnoraka. No cały czas jesteśmy na bieżąco z waszymi komentarzami. Czytamy, śledzimy i staramy się gdzieś wyciągać. W związku, słuchaliśmy waszych opinii na temat naszych rozmów wtorkowych, tak? Więc też dyskutowaliśmy o tym wszystkim. Jak najbardziej. Dźwięk, jak się poprawił w stosunku do wcześniejszych tak. rzeczy. Już nie wspominając, że mamy komputer za budżet Zimbabwe mniej więcej. Znaczy nie my, firma. A firma powierzyła ten komputer Mateuszowi. Dlatego domówki są teraz stan żyleta. I już pożałem, że to powiedziałem, bo pewnie się zawiesi z mordy. No, pamiętasz, jak powiedziałem, że teraz to są domówki? I wtedy wybuchł ten? Ja pierdykam. No, trzeba rozmawiać. Trzeba mieć w sobie też tę odwagę, żeby nie dusić sobie czegoś, tylko w końcu szczerze porozmawiać z kimś. Zwykle to przecina jakiś potencjalny rosnący kłopot. Nie? I tego też się... Można też dusić w sobie latami, a potem eksplodować. No, także nie są łatwe rzeczy, ale warto to robić. Zwykle to po prostu buduje grunt lepszy. Dobrze, kolejne pytanie. Tu jest pytanie, no jest straszliwie długie. Nie wiem, czy chcesz je czytać, ale po prostu... No generalnie, chodzi o niewpuszczanie Wisły. Bartes 1990, niewpuszczanie Wisły na mecze wyjazdowe. Tak jest, proszę. No, jak już wspomniałem wcześniej, wydaje mi się, że kluczowy moment do tego, żeby dobrze się czuć, będąc członkiem subkultury kibicowskiej, to jest zrozumienie, że nie ma jedności w tym środowisku i nie ma też demokracji w tym środowisku. Więc jako dziennikarz mogę powiedzieć tyle, że wydaje mi się, że zawsze powinni być wpuszczani wszyscy kibice na wszystkie sektory gości. A jako kibic doskonale wiem, jaką decyzję podjęła między innymi moja ekipa i mogę sobie o niej porozmawiać z ludźmi z mojego środowiska i ewentualnie tutaj w jakiś sposób przekonywać ich, że nie tędy droga, ale oczywiście ten głos nie będzie słyszalny. Ja generalnie tak prywatnie nigdy nie rozumiałem tego, dlaczego wszystkie cenione w kraju, szanowane ekipy kibicowskie niczego nie robią z Krakowem i z Wisłą, które postępują często w sposób, który moim zdaniem absolutnie nie ma totalnie nic wspólnego z kibicowaniem. I pamiętam nawet swój tekst jakoś, nie wiem, 2012-13, że jestem w szoku, że tak cenione grupy jak Lech, które często się odwoływały, nie wiem, do honoru właśnie, do tego, że patriotyzm, że śmierć kibica jak śmierć brata i tak dalej, że takie ekipy miały zgody z tymi, które no, zabijały się na ulicach nożami. I wtedy wydaje mi się, że był moment, kiedy faktycznie Polska była w miarę zjednoczona pod tym kątem, żeby coś z tym zrobić. Nie robiono nic z tym latami. Wiadomo, że teraz sytuacja na rynku kibicowskim stała się taka, że to Legia jest tą ekipą, która bardzo dużo ma do powiedzenia i bardzo dużo decyzji zapada dzięki kibicom Legii. Natomiast no, czy to jest decyzja spóźniona i dlaczego nie objęła też innych ekip, które w taki sposób działają, no to już kwestie do wyjaśnienia wewnątrz środowiska kibicowskiego, a nie do roztrząsania na zewnątrz. A jako dziennikarz wiadomo, że zawsze hołdowałem hasłom takim jak piłka nożna dla kibiców. Choć też, że piłka nożna bez morderców. I to jest dla mnie też oczywistość. Mhm.
No ja nie mam zdania w tym temacie. Wybacz, chciałbym. Ja się po prostu podpiszę pod twoimi słowami. Jak coś, to żeby było też na mnie. No powiedz, że bo naprawdę się. Najlepiej w takich sytuacjach, gdzie masz zdania, koniunkturalnie. 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 Wszyscy dobrze. Kibice Wisły ozłocą cię, jeśli powiesz, że powinni być dobrze. Na sektorach gości. Ja to, wiem, że to jest sytuacja o wiele to bardziej. Jeśli jesteś kibicem Wisły, to mówię, że powinni być. Jeśli jesteś widzem, który nie jest kibicem Wisły, to mówię tak, jak pan kolega powiedział. Pan Jakub powiedział. No, złożona sytuacja, złożona, bo to jest też trochę przykład hipokryzji takiej typowej. Albo robimy porządek z takimi zachowaniami niepożądanymi na trybunach, albo nie, jeśli robimy porządek, no to nie tylko Wisła Kraków ma takie rzeczy na swoim sumieniu, jak ma. I tyle. I to jest moje prywatne zdanie, tak jak mówię, decydują inne osoby. Pytanie numer 169, Michał Kędziorek z Kolimowski. Jak to jest nie mieć depresji, mieć przyjaciół, lubić to, co się robi zawodowo, być dobrym rodzicem? To jest pytanie z gwiazdką, nie jest wcale takie oczywiste, przynajmniej ja tak czytam. To jest ciekawe. Czy chcesz? Na pierwsze trzy mogę odpowiedzieć. Jak być dobrym rodzicem? Niestety nie. Staram się cały czas do tego dojść. Natomiast na pewno dobrym uczuciem jest to wszystko, o czym wspomniałeś w pierwszej części swojego pytania. I każdemu życzę, żeby w takim miejscu swojego życia się znalazł, żeby te rzeczy wszystkie mieć. Ja uważam, że to pytanie jest podchwytliwe, dlatego że nie da się na nie odpowiedzieć w sposób zero-jedynkowy. Jak to jest nie mieć depresji? Depresja to jest może mocne słowo, ale czy mnie, czy ciebie nie spotykają dni, w których jest naprawdę ciężko? Oczywiście, że spotykają i to myślę, że częściej niż ktokolwiek oglądający się może spodziewać, dlatego że takie jest życie. Życie wysyła dużo wyzwań i nie zawsze od razu sobie z nim człowiek radzi. Różne rzeczy na nas wpływają, to mogą być różne zdarzenia, które gdzieś tam nas mogą ściągnąć na jeden dzień albo i na dłużej w dół. I to jest normalne, ja już mówiłem i będę się tego trzymał. Nie jest łatwo być mężczyzną, bo bardzo dużo wymaga się od mężczyzn. I czasami ta presja społeczna tego, kim powinieneś być, z jak wieloma rzeczami powinieneś sobie radzić, jest niszcząca. I to jest dla mnie na to kwestia depresji. Miewam bardzo stany też różne, ale i miewam bardzo dobre. Częściej niż, zdecydowanie częściej. Mieć przyjaciół, mam przyjaciół, bardzo się z tego cieszę, ale czy mam na nich tyle czasu, ile chciałbym mieć, to jest trudne. Trudno się znaleźć czas, będąc, na przykład bycie dobrym rodzicem wymaga bardzo dużo czasu poświęconego, więc jest mniej czasu dla przyjaciół. Czasami sobie zadaję to pytanie, czy jestem dobrym przyjacielem? Czy znajduję dostatecznie dużo czasu dla swoich przyjaciół? Czy może nie powinienem jednak mniej czasu poświęcać tutaj rodzinie, a trochę więcej przyjaciołom? To też są te dylematy, tak? Lubić to, co się robi zawodowo? No bardzo lubimy, ale czy czasami, Kuba, rozmawiamy, kurde, czy tu się już niedługo nie skończy, czy jednak trzeba to zrobić, to też jest czasem presja, nie? To też są takie stresowe czasami sytuacje z tym związane, jak w każdej pracy, gdzie jednak jakiś wynik też musi być. To też są stresowe rzeczy, choć oczywiście wstanie w środek i zrobienie quizu RKS-u HUD-u są trudniejsze prace, wykonywaliśmy je kiedyś. I pytanie o bycie dobrym rodzicem, no każdego dnia musisz starać się być, tak jak ty mówisz. Nazwanie się dobrym rodzicem jest tyle ryzykowne, że to zawsze staranie się, a nie, że a, ja jestem dobrym rodzicem, dziękuję bardzo. To każdego dnia. To, czy jesteś dobrym rodzicem, ocenia przez to, jak będziesz dziś, jutro. Nie? Więc nie da się tego ocenić. A i tak za 15 lat możesz usłyszeć ocenę, która nie jest pozytywna. Oczywiście, że tak. Więc po prostu się starać, ale ciężko jest nazwać się tutaj, być rodzicem samemu dobrym. To kiedyś możesz się dowiedzieć i być może wszystko, co robiłeś i myślałeś, że będzie dobre, było złe. Tak też może być. No, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak płynny jest czasem ten proces, jak różnych postaw wymaga na przestrzeni czasu. Ale no generalnie to tak, wydaje mi się, że się obaj podpiszemy pod tym, że mam bardzo dobre życia. A dobre życie, się to ale pytanie. Niczyje życie nie jest jazdą na jednorożcu przez watę cukrową. Chyba, że moje. Nie wierzę ci. No dobrze cię znam. Dobrze, to możemy przejść dalej. Jeśli coś mamy jeszcze z tej serii pytań? Nie, musimy przejść. Dobrze. Pytanie numer 66, standard 3903. Jakie są wasze ulubione miejsca w Łodzi? Nie mogę powiedzieć. To ja powiem, bo u mnie jest krócej. Moje mieszkanie, Park Podolski, moja Biedronka. Dziękuję, koniec. Przepraszam, ale wziąłem bardzo dużo orzeszków. Myślałem, że w cięciu się uwinę z tymi orzeszkami, a się nie uwinąłem. Wiem, że słychać było chrupanie. Przepraszam ciebie, Mateusz, przede wszystkim masz na złapkach. Bardzo dobre, generalnie. Ja
nie chciałbym pójść w jakieś banały, więc stwierdzę, bo być może ktoś chciałby nas odwiedzić w naszym mieście Łodzi, to polecałbym generalnie Park na Zdrowie jako taki. I to jest baza wypadowa we wszystkie eleganckie miejsca tak naprawdę w okolicy. Bo w Parku na Zdrowiu samym sobie jest pump track, są trzy wieże, czyli taki super wypasiony plac zabaw, jest klatka do crossfitu, jest plac zabaw dla jeszcze młodszych dzieci, jest urokliwy staw. Na stawie często są ludzie, którzy sobie puszczają takie super elektryczne łodzie wiosną i latem. Kurde, ale wypas. Fajnie sobie to, na to popatrzeć. Obok jest aquapark Fala, jeszcze obok jest ogród botaniczny, a dalej jest oczywiście stadion Łódzkiego Klubu Sportowego, równie ważny punkt każdej wycieczki, a z drugiej strony szkoła Gortata tego parku, więc i Akademia UKS-u. Więc tam jest tak naprawdę wszystko. A i Vera Sport też bardzo fajne miejsce, gdzie można pograć w piłkę, w squasha, na siłownię pochodzić i tak dalej. Więc to jest mój taki ulubiony jeden region. No a drugi to wiadomo, ten koło domu, bo u mnie też jest absolutnie wszystko. Polecam Limankę wraz z jej restauracjami. I to nawet nie ironizuję, naprawdę. Wiem, tam była przecież Magda Gessler, tak? Przed chwilą tak, przed chwilą była Magda Gessler. To akurat restauracja taka niewielka, bo ma chyba 4 miejsca siedzące. Ale jeszcze są 2 stojące. I 2 stojące. Więc jest to taka mikrokawalerka wśród restauracji, ale serdecznie tam zapraszam. Natomiast mamy super restaurację turecką na rogu Limanki i Zachodniej. Właśnie Ania Kania wróciła z Turcji. Powiedziała, że wreszcie pójdziemy zjeść dobre tureckie jedzenie, bo w Turcji było jakieś gówniane. No i poszliśmy do tej tureckiej restauracji na Limance, która serwuje zdecydowanie lepsze dania niż turecka kuchnia w Turcji. Ale to chyba nie jest w sumie nic nowego. I 2 światy są na Zgierskiej, też super restauracja, gdzie można dobrze zjeść. No a poza tym zaraz z Limanką graniczy tak naprawdę jeden park Anstata, gdzie są też ruiny browaru, jest zaraz dalej kolejny park na Klonowej, potem jest okolice Startu Łódź, też super, park nad Sokółówką, park Julianowski, więc Bałty też serdecznie polecam na taki dłuższy spacer. Ja przepraszam, ja naprawdę nie żartowałem, to są moje 3 ulubione miejsca w Łodzi. Park Podolski zapewnia mi wszystko, czego potrzebuję. Biedronka również, moje mieszkanie również. Wybieramy się z żoną do Parku Świateł, chcemy pokazać naszej córce. Ciężko nam idzie, bo to nie jest w Parku Podolskim. Daleko. Dalej. No i oczywiście Piotrkowska 79, papo to chodzi. Oczywiście, tutaj Piotrkowska 79, to jak najbardziej dodaje do... Niemalże mieszkamy. Do miejsc. Dobrze, to dalej. Pytanie numer... No, następne, 174. Konrad Morawski, czy nie przeraża was fakt, że Better Collective rozgaszcza i rozrasta się w Polsce coraz bardziej? Co może być później związane z narzuconym większym profesjonalizmem i mniejszym... Coś ten? Zaczęliśmy trzeszczeć? Ja czy Leszek? Czyli mój był niedosunięty po prostu. Dobra. Dobrze. Z narzuconym większym profesjonalizmem i mniejszym luzem niż to, do czego zostaliście teraz przyzwyczajeni. Oczywiście, że się obawiamy wszystkiego. Obawiamy się jutra. Znaczy nie mówię za siebie. Ja się obawiam jutra zawsze. Bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Mogą się wydarzyć rzeczy złe, niedobre. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz tak naprawdę, to może się przytrafić jakiś globalny kryzys, którego nie jesteś w stanie przewidzieć. Może jakiś czarny łabędź zagościć najpierw na horyzoncie, a potem w twoim życiu. I wiadomo, że trzeba się tego obawiać. Tak. Natomiast w dającej się przewidzieć przyszłości wydaje mi się, że nie zmienimy trochę naszego wizerunku jako kanał. Bo szef wideo, mój szef bezpośredni przełożony, ma podobną wizję jak ja, jeśli chodzi o tworzenie naszego programu. No ale pomijając szefa wideo, to i redaktor naczelny Wojtek Dymusiak i nasz szef Michał Kopeć, to są goście, którzy po prostu wydaje mi się, że widzą podobnie jak my branżę całą dziennikarską i cenią podobne rzeczy, co my. I oczekują od nas takich rzeczy, które my robimy. My się skupiamy na gol.pl, na YouTubie. Gol.pl, na stronie gol.pl i tutaj wiesz ślubnie, ale są z nas na razie zadowoleni z naciskiem na razie, więc na razie nie wydaje nam się, że musimy jakoś drastycznie zmieniać. Pewne rzeczy na pewno można poprawić, to jest jasne, ale wybieramy się w podróż. Musimy wybrać się w jakąś podróż, także absolutnie to nie jest tak, że dobra, tam robimy tak jak było, no bo staramy się, nowe formaty się pojawiły i są zapraszani goście do programów, także jakieś pomysły na to, żeby też trochę świeżego ducha na kanale było, też jest cały czas i pomysły na to, by jeszcze bardziej to zrobić też, ale no myślę, że też Better Collective nie jest taką korporacją, która
tak się skojarzy się z takim stereotypowym korporacją. No tak. Tak bym powiedział, nie? To na pewno. Pracujemy z domu. Trzeba powiedzieć, nie chcę ubudować, ale Wojtek jest świetnym naczelnym po prostu. A ja nie chcę tutaj, znaczy oczywiście Wojtka też bardzo cenię, natomiast nie chcę całego Better Collective robić taką krainą mlekiem i miodem płynącym, ale trochę tak jest, no co wchodzę do biura, to tam jest fajnie, no zwyczajnie. No ostatnio, i to jest autentyk, mam nadzieję, że Kornelia, która chyba odpowiada razem z Martą za takie rzeczy, się nie obrazi, że to mówię, ale kupili nam bieżnię do biura. Normalnie patrzę na zdjęcia, ludzie se chodzą po wieżni. Ja pamiętam, jak byłem akurat tutaj w biurze i Kornelia mnie zapytała, czy zostanę, to jest tydzień gier retro i po prostu w Mario grałem. Także tak, to tak trochę jest. A mówię, no Wojtek, to nie tak, że to mówię dlatego, żeby nam odpuścił wyjazd, bo nam nie odpuści. Ale ciężko jest być dobrym naczelnym. Ciężko jest być dobrym naczelnym. I ciężko jest być dobrym naczelnym, ciężko jest być dobrym szefem, także szapoba Wojtek, bo naprawdę robisz to dobrze. No, a generalnie skandynawskie firmy Wojtek do każdego podchodzi indywidualnie. To jest, myślę, że podstawa. Tak. Że to nie jest tak, że zarządzasz grupą. Zarządzasz każdą jedną osobą poszczególnie. Mhm. Tylko wtedy to ma szansę odpalić. Wiesz, komu musisz powiedzieć, że na razie ci nie zwalniam. A komu powiedzieć, że nie wiem, to mogłoby być lepiej. Nie? Mhm. Z kim się trzeba pokłócić, a z kim nie. Z kim w sensie ktoś potrzebuje, tak jak mówisz, pochwały raczej w pierwszej kolejności, a później krytyki. I to jest, myślę, że ten klucz. Mhm. Także czy spoważniemy? Mamy nadzieję, że nie do końca. Chyba, że od nas będzie się tego wymagać, ale na razie też się nie. Ale was proszę, żebyście nie traktowali tego jak ubudowu, ale naprawdę myślę, że to są takie uniwersalne dosyć. No to chyba widać tak naprawdę. Zresztą Better Collective ma też dobrą opinię jako pracodawca. Wojtek nam nie odpuści i tak tego wyjaśni. To nic nie zmieni, że to powiedzieć. W branży IT ma bardzo dobrą opinię z tego, co wiem, Better Collective, więc to chyba nie jest tak, że nas traktują po prostu wyjątkowo dobrze, tylko zwyczajnie jest to niezły pracodawca. Tak. Kajwaj. Był taki odcinek, jeszcze, pytanie numer 177. Był taki odcinek jeszcze z czasów weszło z waszym sponsorem w postaci jakiegoś sklepu odzieżowego w klimatach Kuby. Pamiętam, że było widać, że gość jest bardzo przejęty i stuprocentowo poważny, ale Leszek przez cały odcinek robił sobie jajcury i miał wywalone na to. Strasznie dziwny vibe tam był i wyglądało to na jedno wielkie nieszczęście, a za parę odcinków temat tego sponsora chyba zniknął bez wyjaśnienia. Więc moje dwa pytania brzmią. Nie wiem, jakie są pytania. Ucięło. No, natomiast... Domyślam się, że chodzi ogólnie, że wyjaśnić, co tu chodzi. Tak. Generalnie firma Klober odzieżowa, która nas sponsorowała przez jakiś czas, nie były to jakieś bardzo długie świadczenia, była współzarządzana przez mojego znajomego, który stwierdził, że widzi przestrzeń do współpracy, zwłaszcza, że Klober współpracował też z raperami na przykład. Pojawił się w klipach rapowych, więc na YouTubie tutaj u nas też mógł się zacząć pojawiać. I to od początku było przewidziane, że nagrywamy jeden odcinek chyba na kwartał, jeśli dobrze pamiętam, taki specjalny z Klobera, i że pierwszy kwartał będzie taki, a potem zobaczymy, bo też zbliżały się jakieś duże imprezy, nie pamiętam, chyba euro. Albo pandemia się zbliżała, już teraz nie pamiętam dokładnie. Coś się zbliżało dużego. Pandemia, euro, w sumie podobnie. I sytuacja wyglądała tak, że ten odcinek generalnie mnie się podobał. Tobie chyba też się podobał, w takim sensie, że byłeś zadowolony z tego, co stworzyliśmy. I Bartkowi, który tym zarządzał i był w tym programie, też się podobał, bo mówił, że fajnie w sumie, że było dużo jaj, ale że generalnie okej. Okay. O to właśnie mi chodzi. To nie było łatwe do nagrania, drodzy widzowie. Chcesz nagrać materiał, tak jakby te trycy w drodze, o sklepie odzieżowym, o Marca. I teraz możesz zrobić z tego taką reklamówę, ale fajną bluzę że masz. Bartek wychodzi i po prostu opowiada, a my, no to bardzo fajnie, że macie takie ubrania, to świetnie, a one są na jakiejś promocji czasem, w jesienią są nowe promocje, a w grudniu też są, ohoho, to super. No kurczę, ja chciałem, żeby to było autentyczne. Mógłbym naprawdę przestać i po prostu potakiwać Bartkowi i zamknąć ten materiał, ale chciałem, żeby on był tetrycki, czyli z żartem, z szyderą. Gdy Bartek opowiada o Manchesterze United, to nie mówię, o to bardzo fajny angielski klub, tylko trochę pożartowałem z tego, co się dzieje w Manchesterze w ostatnich latach. Czy byłoby źle było w Manchesterze wtedy? Znaczy, albo teraz? Ja zawsze chodzę tak samo ubrany. Niespecjalnie zwracam uwagę na ciuchy. Czy uważacie, że byłoby autentyczne, gdybym wyciągał bluzę? O, niesamowita bluza. Chciałbym się w taką ubrać cały czas. To nie byłoby autentyczne. I uważam, że dzięki temu ten materiał był autentyczny, był nasz i de facto pozwalał poznać tę markę od takiej strony, od jakiej to było naturalne w jakimś sensie, nie sztuczne. To wyszło po prostu w taki sposób. I nie uważam, żeby tam był jakiś zły vibe. Może za dużo jajcurów, ale ja właśnie tymi jajcurami
to było moje zaangażowanie podstawowe. Żeby potraktować to poważnie, to właśnie zaangażować się tym, żeby być tytrykiem w tym. Jasne. I myślę, że taką najbardziej namacalną miarą sukcesu, jakim był ten materiał, jest to, jak wielu reklamodawców się do tego do nas zgłosiło po tym materiale. Czyli nikt przez 4 lata. Nie, byli na materach. Tak, nie, no, żartuję oczywiście. Nie, wszyscy byli zadowoleni po tym materiale. Klober też był zadowolony generalnie ze współpracy z nami. Nie była ona przedłużana z uwagi na to, że też tam wewnątrz się porobiły różne rzeczy. Bartek już tam chyba przestał też się udzielać, więc to nie było tak, że obejrzeli ten materiał, tak, to my za to zapłaciliśmy? To jest ta reklama? To jest kurwa ta reklama? Co my żeśmy ją kupili? Czy to było też autoryzowane, tak? Tak, tak, oczywiście, więc my byliśmy zadowoleni, oni byli zadowoleni, natomiast tak. Po prostu współpraca wygasła. No słuchajcie, jak jedziemy na przykład do... Przypomnijcie sobie wszystkie nasze reportaże w drodze, jakie robiliśmy. Legnica, Kielce. One wyglądały tak, jak ten Klober. No, wyglądały tak. W takim tonie właśnie. Z Miedzi Legnica, z Korony Kielce i tym podobny. Pokazywaliśmy obsrany stadion Korony Kielce, a nie pytaliśmy tylko, a jak to jest tak dobrze prowadzić Koronę Kielce? No taki mamy humor. Jak było to pytanie, czy wspominamy jakieś rzeczy, to ja wspominam ciepło nie to, co my zrobiliśmy, tylko komentarze pod tym, jak przyjeżdżają do prezesa ekstraklasowego klubu goście i pokazują, jak grają w grę. A śmiech na Stomilu Olsztyn? No przecież to też mogło być zostać uznane za takie umiarko, że można było sobie to darować, ale to jest właśnie ten klimat. Troszeczkę na żarcie, na szyderze. No, podobnie zresztą z wywiadami. Z czułością, ale na szyderze. Nie? Też widziałem, ja nie zdawałem sobie sprawy, że to będzie tak odebrane przez widzów, ale kilka osób zwróciło na to uwagę w komentarzach i na Twitterze, że nieszablonowym sposobem na otwarcie wywiadu z Romanem Kołtoniem jest powiedzenie, że był panem z telewizji z kijem w dupie. Że to nie jest tak, że każdy, kto poznaje Romana Kołtonia, tego pyta, dlaczego miał pan kija w dupie, jak był pan w telewizji. Dla mnie ten materiał był spójny, po prostu z nami. Cieszę się, że on właśnie tak wyglądał, że to nie była sztuczna reklamówka, gdzie nie byliśmy sobą. Byliśmy sobą. Przynajmniej ja na pewno mam... Dobrze, że to tak wyglądało. Jeśli chcecie się u nas zareklamować, to maile... Przyjedziemy i będziemy was... Jeśli chcecie, żeby wasza firma została obśmiana, to zapraszamy, możecie za to zapłacić. Możecie zapłacić, to zrobimy. Żebyście byli wtedy obśmiany. To zrobimy. Dokładnie. Tak. Pytanie numer 184 tu się wiąże. Midę. Czy musisz, Kuba, wkurwiać swoimi bluzami? A tak, wiąże się z Kloberem. No tę bluzę jedną, co mam taką naprawdę ładną, odświętną, no to dostałem w ramach tamtej współpracy barterowej, ale przymierzam się do tego, żeby znowu zrobić zakup jakiejś bluzy, bo no, sam fakt, że ten materiał Klobera był kawał czasu temu, a ta bluza nadal mi bardzo dobrze służy i jest mega trwała, przekonuje mnie, że warto takie droższe rzeczy nawet czasem kupić po to, żeby one zwyczajnie dłużej wytrzymały. Ostatnio zresztą odświeżyłem sobie płaszcz, który mam i przypomniałem sobie, że byłem w nim na pierwszej pielgrzymce kibiców, która była chyba w 2011 roku. Mówię, kurwa, płaszcz? 13 lat płaszcz? To trwała rzecz, naprawdę trwała rzecz. I mam sporo takich ciuchów mam w szafie, które mam odkąd pamiętam tak naprawdę, to one są. Dlatego jeśli ktoś się zastanawia właśnie, czy warto, to moim zdaniem czasem warto kupić takie... Mam taką bluzę z ryjem. Uśmiechniętym, Uśmiechniętym, to znaczy jakimś ryjem. I ostatnio oddałem już po prostu do krawcowej, bo ją trzeba poszywać, podziurawiona, ale ona jest już chyba z 11 lat ma. No to też kwestia tego właśnie takiego codziennego przyzwyczajenia, że trudno było się nagle ubrać inaczej. Pytanie numer 181, specjalne dla Kuby. 2 plus 2 minus 2 daszek. 2 razy 2. Nie, czy to nie jest podzielić, wiesz? Do potęgi. Do potęgi. Tak mi się wydaje. No bo ty wiesz, no to jest daszek. Do potęgi czwartej. No. Proszę. A może nie do potęgi? Czekaj, czy tak, kolejność wykonywania działań tutaj. To będzie 2 do potęgi drugiej będzie, czy 4 razy 2 to jest 8. A tu nie powinien być nawias? No nie wiem. 4, 8, minus 4. Dobrze, zobaczymy, ja nie wiem. Ja się po prostu nie uwikłałem w tym. Nie, tak naprawdę 16. Tak naprawdę to jest 16. Nie mam pojęcia. To jest za trudne. Ej, ale sprawdzę potem. Ja nie wiem, czy to jest ten daszek nawet, ale tutaj jest jakiś... Wydaje mi się, że to jest potęga, ale mogę się mylić. Znaczy potęga to jest, wiesz, bardziej rozciągnięte. To jest tam tak, całe ale, to. No ale nie masz znaku potęgi na klawiaturze, no właśnie, nie? Więc to jest, wiesz, takie trudne. No najwyżej powiem, że dobra, to było nie było jednoznacznie z działania.
Pytanie 189. Konrad Hornowski, ile stopni mrozu było w meczu Raków i Górnik rozgrywany w Bełchatowie? 46. Ostatnio to odświeżałem, także tutaj jestem na bieżąco. Dobrze. Przed nami równa liczba 47, ale to przy następnym wspomnieniu. Okrągła rocznica. Pytanie numer 202. Pyta Retsi, czyli Prince Rollo z Twittera. Jak poradziłby sobie Dumbledore jako prezes PZPN? I to jest bardzo ciekawe pytanie, zwłaszcza, że jest też ciekawa odpowiedź na to pytanie w pierwszym komentarzu. Odpisał na to Maciej Unio YB. Lepiej niż Kulesza. Ale ja się nie zgadzam. Dumbledore jest dużo gorszy. Oczywiście, że ludzie tak. Nie giną za Kuleszy. To jest jakiś atut, który trzeba oddać. Tak. Nastolatkowie nie są wysyłani do najpoważniejszych misji. Chyba, że chodzi o mistrzostwa U17. Ale to jeśli coś można dobrego powiedzieć o Cezarym Kuleszy, który nie wysługuje się 13-latkami. Tak, a mógłby. Mógłby w każdej chwili. Dumbledore na przykład, tak. Słuchajcie, mamy do zorganizowania mecz barażowy ze Stoją na scenie narodowej. Niech tam Łuki, Angelika i Dawid zrobią to. Ja znam taką Jurkę. Tak? Tak. Jurka jest w 5., 6. klasie teraz i Jurka bardzo zdolne dziecko. Także niech o zgody do policji to ona tam wystąpi, a ja idę zagrać w szachy. Nie wcale czarodziejów, tylko zwykłe szachy idę zagrać. To jestem ja, Dumbledore, pan prezes. I tu jest jeszcze pytanie, na które też chciałbym. Jaki jest najfajniejszy herb polskiego klubu? Ja powiem to. Radomiak. Uwielbiam herb Radomiak. Mocny statement. Wiesz, co by zrobił Dumbledore? Swój, jest po swojemu. W dupie mamy tam to wasze, tak jak Miedź Legnica. Miała ślimaczka. Piękny herb, unikalny ślimaczek i dokleili jakiegoś lwa. Nie mogę na to patrzeć, na ten herb. Jest bardzo przykro, że Miedź Legnica poszła w taki herb, mając przepiękny, unikalny herb o dawnej stylistyce. Absolutnie unikalny, wyjątkowy. I zrobili takie coś. Najlepszym herbem i tak jest CPN. CPN, herb CPN. Czekam na klub, który będzie miał CPN. Jako... Jest taka długa analiza, nie? Tego herbu. Gdzieś. Tak, tak. Jest bardzo fajny. Wiesz, co zrobiłby Dumbledore, jak był prezesem PZPN-u? Zapuścił w kurwę długi żywopłot, żeby nie można było oglądać meczów. Nie, że nie można było oglądać afer. Że nie można było oglądać afer. Słuchajcie, dziennikarze, wy za dużo tu węszycie, więc mam ten oto w kurwę długi żywopłot i nic nie zobaczycie. Więc tak by Dumbledore zarządzał PZPN-em. Ja się bardzo cieszę. A Cezary Kulesza swoją drogą jest teraz na objazdowym tur po Polsce. O, ciekawe. Kampania? Odwiedza związki po kolei, pyta, dogląda. No, dobrze. Taka gospodarska wizyta tak. Jest potrzebna. Dobrze wszystko u was? Dobrze wszystko u nas? A czegoś potrzebujecie? No, stadion by się przydał. A to dobrze, to nie do mnie, tylko do polityków. Polityku. Śmiało. Tak jest. Bombardujcie ich. Tak, jeśli chcecie, to oczywiście Zbrodnia Albusa Dumbledora na naszym kanale Tytrycy. Już 3 części zamknięte, a niedługo nowe rzeczy tam. Tak. Food Show, pytanie 206. Gdyby Jakub Olkiewicz, Danca, Kuduro, Goals and Skills poskutkowało transferem do Energol Sport Klubu, kogo Leszek wziąłby do tułotu Tetryków? I na odwrót, gdyby Leszek poszedł pierdzieć w pasiach za żarty, z kim Kuba mógłby stworzyć nowy duet Tetryków? Otóż z nikim. Duet Tetryków to duet Tetryków. I koniec tematu. Jeśli w jakikolwiek sposób byśmy... Jeśli Kuba poszedł do Energol Sportu, to po prostu Tetrycy przestają istnieć, a nie, że ktoś przychodzi. No, nie ma takiej opcji nawet. Dosyć dawno już sobie ustaliliśmy, że będziemy w taki sposób realizować się zawodowo. To nawet nie jest ustalone, po prostu to jest naturalne, nie? No, jakby. Więc nie sądzę, żeby zaistniała taka sytuacja, że musiałbym odejść do Energospolu. Znaczy, wydaje mi się, że odrzuciłbym ofertę Energospolu, tak teraz, patrząc na swoje życie. Nawet nie tylko dlatego, że musiałbym się wyprowadzić z Łodzi, ale też dlatego, że bardzo mi odpowiada to życie zawodowe, które tutaj mam i to, że mogę z Leszkiem, z Jackiem i z Mateuszem pracować tydzień w tydzień, to jest bardzo duża wartość dla mnie i nie sądzę, żebym sam z siebie, niezmuszony koniecznością jakąś wyższego rodzaju, miał z tego kiedykolwiek zrezygnować. Nie widzę za bardzo możliwości takich perspektyw zawodowych, które ktokolwiek mógłby roztoczyć, które mogłyby to przeważyć, to nasze wspólne nagrywanie, wspólne życie w sensie. No. To jest, wychodzi za daleko poza sprawy zawodowe, żeby cokolwiek mogło to przebić po prostu. No tak naprawdę chyba sądzę, że prędzej już my byśmy robili we dwóch coś innego niż tak jak na przykład na kanale Tetrycy, no. Niż jakbyśmy mieli się rozejść. Choć no... Jak dostaniesz ofertę życia, to nie będziemy ciężarem ci u nogi, ale też trudno mi sobie wyobrazić, że... Nie, tak to absolutnie nie ma takiej opcji, także dzięki za to pytanie.
Zbliżamy się do końca w ogóle. 200, zawsze się zbliżamy, każdego, w każdej sekundzie. Zbliżamy się do końca karty pamięci w kamerze. Ale na razie jeszcze mamy. Jeszcze pytanie 209. Witam, pytanie do Olgiego. Grałeś kiedyś z nami w piłkę na hali w Zgierzu? Jak to jest, że przyjeżdżałeś spóźniony, a wychodziłeś przed czasem i często zapominałeś się dorzucić na halę? Czy to było zamierzone działanie? Nikt nie ma pretensji, a nurtuje mi to już od kilku lat. Nie znałem tej historii. Nie to pamiętam, żebyś to opowiadał. To był okres w życiu. No robiłem trochę tego, trochę tamtego. Nie, tak serio, no bywało, jeśli chodzi o rozliczenia finansowe, to przynajmniej według mojej wiedzy nie posiadam zadłużenia, bo jak przyjechałem jeden z ostatnich razy, to zapłaciłem za te trzy razy, co mi nie było. Natomiast jeśli chodzi o to, jak to wyglądało, no to tym się właśnie różni życie, kiedy jesteś pod dużą presją czasową, a kiedy nie. Teraz jak mam trening, półtorej godziny, to przyjeżdżam sobie chwilę przed treningiem i wychodzę sobie chwilę po treningu. Czasem jeszcze nawet zostaję, żeby wypić sobie wodę po treningu. Natomiast wtedy kończyłem pracę, kurde, o 20 mam halę w Zgierzu, a jest 23. To chyba nie przyjadę na czas. Więc jechałem jak najszybciej na halę w Zgierzu, no ale już o 21 tam 45 jakieś inne obowiązki nadchodziły, więc musiałem wyjść z tej hali wcześniej. I tak naprawdę przyjeżdżałem zamiast na półtorej godziny grania, to na godzinę 10, no bo na tyle wtedy było mnie stać, żeby wygospodarować na swoje rozrywki, na swój czas wolny. I cieszę się, że ten czas minął. I mam nadzieję, że nie wróci. Mhm. Będę robił bardzo dużo, żeby nie wrócił. Choć muszę przyznać, że wtedy ten termin odpowiadał, że hala gdzieś o 22 w Zgierzu, bo to był czas, że właśnie wtedy miałem te wolne godziny 15, bo jakby była w normalnej, nie wiem, o 17, 18, to nie wiem. Ja musiałem pomyśleć nad ripostą. Powiedziałeś coś o ofercie życia. To ci powiem, z patosem, ale szczerze. Przyjechać tu w każdy czwartek to jest dla mnie oferta życia. O, Tomek Kotwica. Czy planujecie nieregularny content z EFC, jakieś kolabo z Bejotem, streamek, jakby grał we dwójkę z Kubą, składem z Ekstraklasy przeciwko rywalom z sieci, coś takiego. Kurczę, to są goście od streamowania, to są bardzo zarobieni ludzie, generalnie, tak sądzę. I byłoby ciężko, myślę, ich przekonać do tego, żeby coś robili z nami. Natomiast my sami, to nie wykluczam, nie mówię nie, bo gram w EFC trochę, natomiast bariera technologiczna jest dla mnie na razie jeszcze nie do przeskoczenia. Nie wiem, jak miałbym to streamować właściwie. Więc to jest temat, który kiedyś może powrócić. Na pewno mamy pewne plany dotyczące gier. Dotyczące gier i to duże, ale to myślę, że i na Gol, i na kanał Tetryce. Tak, więc będziemy to dłubać sobie powoli, w wolnych chwilach, których mamy trochę. Natomiast samo EAFC jest na pewno na tyle żyzne, że w tym sezonie jeszcze mi się nie udało, ale wydaje mi się, że na jesieni, jak wyjdzie EAFC 25, to cię przekonam, żebyśmy chociaż ze 2-3 odcinki sobie nagrali. Dobrze, jestem już przekonany. Fajne są te paczki, nie? Paczki okay. To jest, kurde, jestem pewny, żeby nam wylatywała najgorsza chujowista. Nam wylatywały z paczka jakieś... Przyszła jesień? Myślę, że chyba tak, bo to nawet Ester w jednym z kawałków mówił, że nic mnie tak nie wnerwia, jak trupy w paczkach Ultimate. Że zawsze ci wylatuje, bo tam jest, to pozwolę sobie na tę dygresję, skoro jeszcze mamy chwilę, że masz na przykład paczkę, że musisz oddać kilkanaście kart swoich, ciężko zarobionych kart, po to, żeby dostać paczkę na przykład 10 piłkarzy o overallu 83 i wyżej. Czyli masz 10 kart o overallu 83 i wyżej, czyli wyobraźnię, że sobie mówisz, no 10, no to jedna wypadnie taka może 88, może 87, może wpadnie jakaś 85, 84, no i te kilka najsłabszych, kilka 83. I otwierasz, najlepsza karta 84, jedna. Wszystkie pozostałe 83, żwir totalny i już masz te karty, bo jest ograniczona liczba gości z overallem 83 w FIFA. I tak jak kiedyś ci mówiłem, że ciągle mi wylatuje Coates ze Sportingu Lizbona, tak teraz ciągle wylatuje Dzeko. Edin Dzeko 83 overall, nie ma paczki, żeby nie wyleciał Edin Dzeko, naprawdę. No cokolwiek otwieram, to jest Edin Dzeko. Otwieram paczkę z legendą i jest Edin Dzeko. To jest dramat w EA, naprawdę. Pytanie numer 2. Czy gdyby Wieczysta zaproponowała wam robienie tego samego kontentu, tylko wyłącznie o niej i dała taką samą kwotę w umowie tylko w euro zamiast złotykach, to zmienilibyście pracodawcę? I to jest bardzo takie pytanie bardzo podchwytliwe i trochę, no drogi Tomku, to tak jakby zapytać Kubę, czy gdyby dostał 10 milionów dolarów, to by się wyprowadził z Łodzi, bo pewnie by się wyprowadził za 10 milionów dolarów i można by wtedy zrobić ty aż tak bardzo nie kochasz Łodzi. A to są czysto teoretyczne rozważania i Wieczysta równie
bardzo prawdopodobne jest to, że Kuba dostanie 10 milionów dolarów za wyprowadzenie się z Łodzi. Co wieczysta widziałaby sens w robieniu programu tylko o niej, z nami, za pieniądze i cokolwiek. To jest czysto teoretyczne, które próbuje nas na czymś złapać, a z drugiej strony mogę śmiało odpowiedzieć, że nie. Bo gdybyśmy nagrywali tylko o wieczystej program za pieniądze, to stracilibyśmy jako duet, byłoby to kompletnie bez sensu i nasz koniec to by był już taki ostateczny, bo tak cały czas się kończymy, ale też byłby koniec, bo to było nieoglądalne. No. Więc to byłoby zarobienie pieniędzy na nieoglądalnym formacie i absolutnie zamknięcie sobie wszystkich możliwych ścieżek, więc nie. No tutaj wydaje mi się, że tak naprawdę odpowiedzią na to pytanie jest ta długofalowość, bo generalnie lepiej jak jesz małą łyżeczką, ale sobie przez nie wiem, 10 lat. Niż jak dostaniesz wielką chochlę i ją wypijesz i potem już w sumie nie ma nic więcej. No. A sądzę, że tego typu propozycja, oczywiście wiadomo, że jest to z uśmiechem pytanie i z przymrużeniem oka, ale no nie byłaby przyszłościowa raczej, nie byłaby rozwojowa, nie. Tylko raczej by była taka chapnąć i już koniec, zawinąć. Koniec w ogóle programu najprawdopodobniej. Nie jesteśmy w tej pozycji co piłkarze, bo to wiadomo też nawiązanie do Michała Trąbki, tak. Że w wieku 35 lat nie kończymy już wszystkiego. Bo ja już mam 36 lat. Może tak powiedzieć, rok temu skończyłeś. Jestem dowodem, że można mieć 36 lat i żyć. I żyć, tak. To jest dużo. Nie każdy piłkarz może o sobie tak powiedzieć. O swoim życiu zawodowym może tak powiedzieć, tak. No tak, ja też mam 34 rocznik, więc my nie musimy patrzeć na taki, żeby zrobić jeden duży deal, chapnąć kasę i potem żyć z odsetek, bo no, to wydaje mi się, że to nie jest też jakiś taki super atrakcyjny pomysł na życie, że robisz pyk i potem już musisz żyć z zarządzania tą gotówką, którą masz. Bo to też nie jest taka kwota, że będziesz do końca życia żył z odsetek w równowartości tego, co masz, tylko w euro. Więc zdecydowanie bardziej rozsądne, tak zwyczajnie, jest kontynuowanie budowy tego, co mamy. Mhm. Bo to jest bardziej maraton, tak jak życie, niż sprint. Bo jak finansowo czy zawodowo robisz sprint, a życie jest maratonem, to w pewnym momencie możesz się zorientować, że kurczę, przebiegłem dopiero 200 metrów. To był super ten sprint, ale mam jeszcze 50 kilometrów prawie do zrobienia. Tacy sprinterzy w dziennikarstwie sportowym też już byli. Dobra. Zatem przy jakimś takim teorii, gdyby potraktować to zupełnie poważnie, ten program o wieczystej, nie bawilibyśmy się przy nim dobrze. To jest podstawa, że my się dobrze bawimy podczas tych spotkań. Tak, byłoby ciężko. Więc naprawdę dużo byśmy sobie zabrali, nie warto. Poranek z Michałem Trąbką. Kolejny. Nie byłoby to tego po prostu warte. Pozdrowienia dla Michała Trąbki oczywiście. Jaka jest wasza ulubiona maść na ból pleców? Maść końska. Masz końska, dobrze grzeje. Ja muszę odleżeć po prostu. Jeśli coś boli, to muszę trzeba odleżeć. Jestem na etapie odlegiwania bóli. Kurde. Czasami tak noga, mówię, już powłóczę. No tak. Muszę odleżeć. Ale to jest kiepskie, bo... Popołudnie, co robisz, leżę? Ja po prostu leżę. No. Czy potrzeba jeszcze czegoś? No ja leżę. No. Pochłania mnie ta żywność. Tak, to ja leżę. No. Regeneruję swój 36-letni organizm. Bardzo wymagająca czynność. A powiem ci, że często tutaj sobie żartujemy, ale to niestety działa tak. Ostatnio miałem tak, że w piątek było to nocne granie, gdzie 4 godziny gry non-stop, a wcześniej trening, czyli 5,5 godziny na boisku praktycznie, a dzień później chyba, czy dwa dni później znowu była jakaś piłka. I kurde, przygotowywałem się do tej piłki naprawdę, czułem się, w pewnym sensie czułem się upokorzony, bo zaparzyłem sobie herbatkę, żeby mieć czym popić leki. Wziąłem ją po prostu. Mówię, dobra, gdzie te maści trzymania? Otworzyłem, kurde, muszę posmarować kolano, bo mnie napierdziela bardzo mocno. Posmarowałem to kolano. Wstaję, mówię, ale w sumie to też mnie boli, to tutaj też się posmaruje. I z 15 minut się przygotowałem do wyjścia. Mówię, kiedyś przygotowanie do wyjścia na trening to było, że biorę buty i wychodzę. A teraz musiałem tutaj jak mumia się czułem. No, każdą część ciała musiałem odpowiednio rozmasować. No, dramat. No ale tak życie wygląda właśnie. Starość, nie radość. Jaki jest odbiór waszych treści przez ludzi spora uniwersum śmieszkowania po tym, gdy nagraliście wspólnie program, na przykład przez panów Kołtonia czy Laskowskiego? Ja nie rozmawiałem z Romanem po naszym programie. Uważał, że nie upilnowaliśmy go troszeczkę jako rozmówcy. To była jego opinia, czytał komentarze, więc troszeczkę miał to, ale że generalnie... Fajnie, że trzeba wychodzić, trzeba próbować. Pan Laskowski bardzo, bardzo w porządku. Myślę, że jest dużą, że raczej z sympatią ludzie do nas podchodzą. Nie sądzę, żeby ktoś tak... Roman w ogóle mówił wcześniej, że wydaje mi się, że to chodziło o sprawę Stasiaka na przykład, że
są takie tematy, które rzeczywiście, że jesteśmy merytoryczni. Roman Kołtoń powiedział, że jesteśmy w czymś merytorycznym czasem. Że coś dobrze przepracowaliśmy, jakiś temat, czy to jest na przykład Górnik Zabrze. Tak naprawdę wiesz, korzystamy wtedy z tekstów Kuby Białka i Łukasza Olkowicza, ale, ale łatwiej sobie to puścić po prostu, nie, niż przeczytać. Także tutaj myślę, że tak. I pan Jacek Laskowski też w porządku. Wiemy, że Mateusz Święcicki też gdzieś tam docenia naszą działalność. Tak. I Świąki to mnie bardzo podbudowało, jak Świąki powiedział, tak, że no, że oglądam, wkleiłem ci, że ogląda i że jest spoko nasz tak? program. Więc się bardzo ucieszyłem, bo każde miłe słowo zawsze cieszy. Zwłaszcza kiedy... Paweł Paczul ogląda. O. Serdecznie pozdrawiam Pawła, oczywiście Kubę Białka też, bo no wiadomo, no, mówimy o jego pracy cały czas. Sprawdzę, ile chleba mu zabraliśmy w tym tygodniu. Może jakiś poranek z Kubą. O, może by wpadł. Kuba, jak ty to robisz? Kuba, jak ty to robisz, że nam dostarczasz cały czas tutaj tyle rzeczy. Chce ci się? Ja bardzo chętnie. Z Kubą miałem kiedyś taki świetny poranek, już na gol.pl, polecam. O Koronie Kielce, fantastycznie się bawiliśmy we dwójkę. No. I tych czterech widzów też. Generalnie z Kubą miałem zawsze dobre kontakty. Okej, okay. Nie pamiętam, jakie było pytanie w sumie. I czy w ogóle jeszcze naszych treści spoza ludzi, nie wiem, czy jakieś oburzenia były. Nie, chyba nie. Docierało do, ale my też jesteśmy, pamiętajcie, w Łodzi. I w Warszawie. Więc jeśli o nas mówią, to my naprawdę nawet o to nie dociera. Ale nie sądzę, żeby ktoś nas tym mówił, bo nikomu nie przeszkadzamy. Tak? Trochę, nie wiem, może gdybyśmy rzucili rękawidę, tak powiedzieli, tak, kanał Zero? To gówno. Tylko oglądajcie nas. To wtedy może ktoś by poszedł, tak? Nie wiem, co oni fanzolą. Ale to nie dociera. Znamy swoje miejsce, tak. Nikomu nie przeszkadzamy, nie wadzimy. Więc... Czasem pewnie jak może... pośmieszkujemy jakoś mocniej z czegoś, co jest tak jakoś ważne. To... No, z drugiej strony, no nie wiem, wyobraź sobie, że Dariusz Tuzimek mówi, pośmiali się ze mnie w programie. Chyba i w Polsce. Widziałeś, jak Dariusz Tuzimek strzela gola? Widziałem. Doskonała zabawa. Jest filmik na YouTubie o reprezentacji dziennikarzy polskich. Złote czasy. Dariusz Tuzimek strzela gola, naprawdę. Dariusz Tuzimek strzela gola i masuje mięsień przed meczem. Tak oklepuje. Ja to znajdę. Piękna historia, naprawdę. To kiedyś to było się dziennikarzami, nie? Wyjazdy reprezentacji do Singapuru, czy gdzie tam. A teraz byli też dziennikarze gdzieś w Miami, czy gdzieś tam, nie pamiętam. Czy są jakieś postacie z polskiej piłki, którym balibyście się zadać pytanie o Legnicę? Nie. Tak. Komu? Każdemu. Co ty? Nie, to jest właśnie najfajniejsze. No ja wiem o tym, że to jest najfajniejsze, ale zawsze się trochę boję. Nie, ja powiem ci, że bardzo lubię to, że ludzie czasem oczekują ode mnie najgorszego i jeszcze jestem w stanie ich zaskoczyć. Nie, jest gorzej. Jest jeszcze gorzej. Tak. No, przyjdę, pewnie będą mnie pytać o jakieś głupie rzeczy. A ty, a co się stało pod Legnicą? I już wiadomo, co jest grane. Szapowa dla Romana Gołtonia. Przeszedł grę. Naprawdę. Wygrał. Po prostu wziął i wygrał na pytaniu o Legnicę. Nie, wydaje mi się, że nie byłoby czegoś takiego. Bo generalnie mam dosyć... nisko zawieszony poziom poczucia wstydu, że trudno jest tak na bieżąco, jak coś robię, żebym odczuł wstyd z tego, co robię. I dopiero potem przychodzi refleksja, natomiast wcześniej nie, więc nie ma takiej postaci. Wydaje mi się, że nawet ciekawe byłoby zadać panu na przykład Zbigniewowi Bońkowi albo prezesowi Cezaremu Kuleszy. Ciekawe, to zawsze jest takie pytanie. To nie wątpię, że to jest. I teraz jeszcze było pytanie... Środowisko piłkarskie tak naprawdę, no to wszyscy musicie o tym pamiętać. W środowisku piłkarskim, nawet jeśli ktoś nie zrobił kariery piłkarskiej, jak na przykład Cezary Kulesza, to o każdym jesteś w stanie powiedzieć, tak, nie, on jak był młody, to oni mówili Koniarek spod Tarnowa. Albo, nie wiem, Citko z Kleszczowa. Każdy miał taką ksywę w środowisku piłkarskim. Henryk Kula też mówił, no Bojozia nie dała talentu, ale za to grałem, potem byłem działaczem. Wszyscy, jak jeden mąż, smarowali gacie Bengala. To jest szczyt poczucia humoru środowiska piłkarskiego. Wszyscy mieliśmy kiedyś posmarowane gacie Bengajem. Wszyscy kiedyś Robakiewiczowi przenieśliśmy poloneza na parkingu i wszyscy mieliśmy posmarowane gacie Bengajem. Więc w tym świetle pytanie o Legnicę, naturalny krok. Jedyne tutaj faktycznie, taka gwiazdka, jest nowe pokolenie w piłce. Jak na przykład ten pan dyrektor sportowy Rakowa Częstochowa. Pan Kardenas? Pan Kardenas. Ja myślę, że już miał smarowane gacie Bengaja. No daj spokój. Raków to jest zasłużony klub, który pamięta o tradycji. Pan Kardenas pierwszy złapany smarowane gacie. Zielona noc z pastą do zębu.
Bęgajowa noc, nie wiem jaki kolor. Ja pierdyka. Na pewno chrzest przeszedł, daj spokój. Więc trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś, kto przeżył smarowanie gaci bęgajem, się nagle oburza, że się chłop zesrał. Masz ręce, Kuba, i to jest to, co powinno zawsze mi mówić. Okej. Zresztą jesteśmy świeżo po lekturze książki, gdzie jest trochę humoru z piłkarskiej szatni. A wy możecie przesłuchać to w niedzielę. Tak. Wiktor Bieńkowski. Co się stało pod Legnicą? Odbyła się wielka bitwa. Ale będziemy tak zawsze odpowiadać? My na przemian możemy. Na przemian, bo ja uważam, że to jest przepiękna odpowiedź. Tak. I to jest naprawdę... Roman Kołtoń wprowadził nowy, niesamowity element do tego programu. Bardzo mu za to dziękuję. Bitwa pod Legnicą 1241 rok. Niestety przegrana rycerstwa polskiego z Mongołami. Poniósł wtedy ofiarę najwyższą Henryk II Pobożny. Rzadko się zdarza. Rzadko się zdarza, żeby Henryk II Pobożny umierał. Tak, tylko raz się zdarza. Henryk II Pobożny nie był Jezusem, zmarł tylko raz. Mimo, że był pobożny. Jezus też raz. Tak, tak, w sumie tak. No, bo potem było już dalej. You only live once. Natomiast jeśli chodzi o to, rzadko się zdarza, żeby dowódca zginął na polu bitwy. Prawda. Bo zazwyczaj dowódca jednak gdzieś tam ze wspagórka, ze wzgórza. A tutaj to była bitwa na tyle doniosła, że do dziś ma reperkusje w postaci tego, że wspominał o niej w programach. Myślę, że się nie spodziewał Henryk Pobożny, że jego śmierci wspomnimy my w programie. A po prostu Henryk Pobożny, co się stało pod Legnicą? On gdzieś tam teraz poza światem, wiadomo, tutaj nie będziemy wchodzić w kwestie religijne aż tak mocno. Henryk Pobożny, ja myślałem, że chłop się zesrał jajecznicą, a ja umarłem pod Legnicą. Jestem Henryk Pobożny. Tam gdzieś w zaświatach siedzi, ogląda telewizję, micha pełna. Grażyna, wspomnieli mnie. Mówią o mnie. I to który raz już? Kto cię tam pamięta? No pamiętają. Mówiłem ci, że pamiętają, że mnie znają. Myślę, że zyskał punkt. Kiedyś sobie wytatuję Henryka II Pobożnego. Po prostu. Na ramieniu. Dobra. Zbliżamy się chyba do końca. To ja Legnicę. No to możesz powiedzieć, co się stało pod Legnicą. Chłop się zesrał jajecznicą. Tragiczna sprawa, naprawdę. Nikomu nie polecam. To było Q&A. Spędziliśmy ze sobą blisko 3 godziny. Wy zadaliście bardzo wiele pytań, za które bardzo serdecznie wam dziękujemy. Jesteśmy oczarowani, że mimo, że to już nasze piąte Q&A, to nadal możemy sobie z wami szczerze pogadać o wszystkim, zwłaszcza o życiu. Trochę mniej było piłkarskich pytań, dlatego. Że na nie zwyczajnie odpiszemy, bo bieżączką zajmujemy się na bieżąco. Na co dzień, no właśnie, nam też nie chce się odpowiadać na temat najnowszego transferu Radomiaka, bo o tym mówimy w programach, więc Q&A tak. Traktujemy tak bardziej uniwersalnie. Czy Q&A oznacza, że na drabinie życia youtubera jesteśmy już obok niej spadając? Tak. To właśnie oznacza, natomiast to nie będzie też tak, że za 2 tygodnie znowu zrobimy Q&A, bo już wyczerpały się nam pomysły. Q&A jest na setny odcinek, poza tym mamy taką w sumie może małą tradycję, że zimą jest jedno Q&A, a latem jest drugie Q&A, więc następnego możecie się spodziewać pewnie w okolicach lipca, sierpnia, kiedy będziemy musieli nagrać. Dwa do roku, a nie, obtrzepało. Dwa do roku. Kiedy to musiało wyglądać dziwnie, obtrzepało mnie strasznie. Tak chłód się zebrał, 3 godziny nagrywałem. Źle otworzyłeś oko, jak ja w pizie. Więc latem pewnie jak będziemy musieli na urlop nagrać na zapas odcinek, to wtedy będzie nowe Q&A. Już teraz możecie sobie przyszykować pytania. Na pewno je macie, więc spoks. Ja czekam, żeby iść założyć sweter. Dobrze. Już teraz. Specjalna oferta od Superbetu na oglądanie Ekstraklasy za darmo poprzez Canal Plus Onne. I jest to myślę, że naprawdę ciekawa propozycja, bo rejestrujesz się z kodem Supergol, wpłacasz 5 dych, wstawiasz na dowolny zakład, no i masz darmowy voucher. Na 3 miesiące. Na więc Kanal tak jakbyś online. Kupił po prostu Canal Plus. Tylko nie wiem, czy chyba na taniej nie wychodzi. Taniej wychodzi, bo ja mam normalnie Canal Plus kupiony, a Canal Plus Online jest bardzo wygodny, bo muszę przyznać, że no jak cię zastanie w pociągu mecz, to możesz go sobie odpalić. Oferta jest limitowana, więc polecam w takim układzie się spieszyć. Aha, bo może być tak, że w momencie emisji programu... Ja już to biorę, bo jest czwartek, ja już wiem, że jest ta propozycja. Dla kogoś braknie, bo ja wiem o tym wcześniej. No właśnie, może tak się przytrafić. Dobra robota. Dziękuję Mateuszowi, który stoi za kamerą i właśnie sprawdza, czy już się skończyła pamięć, czy jeszcze nie. Dziękujemy Jackowi, Piotrkowska 79, pap, o to chodzi. Jacek odsypia, więc tutaj możecie przyjść, jak już Jacek odeśpi, czyli od 15. Ja chciałem jeszcze specjalne podziękowanie dla wynalazcy swetrów. A tak, dziękuję mu bardzo. Ja za to dziękuję wynalazcy bluzy Limanka. Jak będziecie oglądać recenzję Forblicha, to pewnie jestem swatch.
Bardzo możliwe. Zapraszamy już w niedzielę i widzimy się poza tym we wtorkowym poranku, kiedy omówimy sobie tematy bieżące. Również Startigi. Albo kolejną aferę w PZP. Albo kolejną aferę w PZP. Kto nastrzał w paczkomat? No, ja wiem. Ale nie powiem. Kończymy. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się.